Mecenasami Szafy Melomana są Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Tomasz Dziewicki, Marta Bogusławska, Damian Maćkowski, Wojtek Iwański, Paweł Binek, Patryk Jadczak, Mateusz Chrobot, Grzegorz Witecki, Kamil Zofiński, Andrzej Kuchno, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Martyna Pastuszka, Szymon Mechliński, Joanna Smyk, Krzysztof Becker, Maciej Mikulski, Maciej Zimka, Wojtek Barlik, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Wiola Durasiewicz, Weronika Barnat, Paweł Konik, Lilianna Krych, Ala Bębenek, Katarzyna Sałapa, Piotr Nike, Wojtek Politarczyk, Dominika Peszko, Piotr Buda, Justyna Miodońska, Piotr Jonek, Magda Wawrzonkowska i Barbara Szymańska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za hojne i ciągle rosnące wsparcie. Dzięki temu, że doceniacie ambitne opowiadanie o muzyce i jej historii, mogą powstawać kolejne odcinki. Proszę, jeśli i Ty możesz oraz chcesz przyczynić się do rozwoju tego podcastu, wesprzyj mnie. Możesz to zrobić za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Największe na świecie archiwum pieśni obozowej zostało stworzone przez jednego człowieka, który blisko 5 lat spędził w koncentracjonslager Sachsenhausen, Aleksandra Kulisiewicza. Straszliwe przeżycia obozowe pozostawiły niezatarty ślad na jego życiu. Dzięki swojej znakomitej pamięci najpierw wyniósł z obozu kilkaset wierszy i piosenek, a następnie przez ponad 3 dekady ten zbiór rozbudowywał. Zwany bardem kacetów i synem śmierci, za swoją życiową misję obrał zachowanie pamięci o bestialsko pomordowanych więźniach obozów koncentracyjnych. Pieśni nie tylko zbierał, ale także je wykonywał, robiąc to w sposób tak poruszający, że do dziś ich słuchanie stanowi ogromne wyzwanie. W Polsce o Kulisiewiczu mówi się niewiele. Czas to zmienić. Oto jego historia. Słyszcie nasz chorał, z piekła dna. Niech naszym katom w usza gra. Chora, chora, z piekła dna. Niech naszym katom, niech naszym katom gra. Niech naszym katom, niech naszym katom. Zwiście nasz chorał, zwiście nasz chorał, z piekła dna. Oto sią, oto sią. Tu ludzie giną, tu ludzie są, tu ludzie są. Rozpoczęliśmy ten odcinek od pieśni Chorał z piekła dna,
Słowa ułożył Leonard Krasnodębski, warszawski poeta, służący w obozowym lazarecie jako pielęgniarz. Był świadkiem okrutnych eksperymentów medycznych, które przeprowadzał lekarz SS Paul Schmitz. By pozbyć się niewygodnego świadka, SS-mani zmusili Krasnodębskiego do popełnienia samobójstwa w roku 1943. By upamiętnić jego tragiczny los, Kulisiewicz ułożył do tych słów muzykę. Pierwszy raz wykonał ją samemu leżąc w lazarecie, gdy tymczasowo utracił wzrok. Był na skraju śmierci i w tym momencie ta właśnie pieśń zaistniała. Słuchaliśmy nagrania dokonanego w 1979 roku dla amerykańskiej wytwórni Folkway Records. Ta pieśń otwiera album noszący tytuł Pieśni z dna piekła. Pozwólcie, że zanim zacznę, powiem kilka ważnych rzeczy. Uważam ten odcinek za jeden z najważniejszych w dotychczasowej historii tego podcastu, o ile nie najważniejszy. Dotyczy postaci, o której w Polsce się nie pamięta, co uważam za hańbę. Staram się tę hańbę zmyć, realizując chyba pierwszy podcast o Kulisiewiczu w języku polskim. Jego życie i doświadczenia obozowe starałem się zrekonstruować na podstawie kilku dostępnych źródeł, co nie jest łatwe. Wiele faktów się wzajemnie wyklucza. Starałem się podawać tylko te informacje, które znajdowały kilka potwierdzeń. Więcej powiem o tym na końcu tego odcinka. Po raz pierwszy w szafie zajmuję się tematyką obozową, choć jest ona mi dość dobrze znana. Od lat zbieram wspomnienia obozowe, czytam o kacetach i w miarę możliwości odwiedzam także obozowe muzea. Muszę więc uprzedzić, że sprawy, o których dzisiaj będę opowiadał, są bardzo trudne. Będą w tym odcinku opisy okrucieństw, przemocy fizycznej, psychicznej i to w skrajnej postaci. Jeśli ktoś z Was nie czuje się na siłach o tym słuchać, lepiej niech wyłączy już w tej chwili. W przygotowaniu tego odcinka sięgnąłem po autobiograficzną opowieść Aleksandra Kulisiewicza, którą końcem lat 70. nagrywał w swoim mieszkaniu. Nosi ona tytuł Jak umierał mój głos. Nie została ona wydana, spisana, ale można jej posłuchać na stronie Waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu. Nagrana została w języku polskim. To dziesiątki godzin opowieści przepełnionej bólem, prowadzonej powoli i uzupełnionej o śpiew. To historia przetrąconego życia, cierpienia i obsesji na punkcie doświadczeń obozowych. Przesłuchałem większość tego nagrania i będę w tym odcinku prezentował wybrane fragmenty, czasem dłuższe. Ich słuchanie należy do bardzo dużych wyzwań. Musicie się uzbroić w cierpliwość i wejść w głąb tej narracji. Chciałbym ten odcinek zadedykować wszystkim muzykom, artystom, pisarzom, śpiewakom, kompozytorom, instrumentalistom, których bezwzględny nazistowski system zagłady wchłonął i zniszczył. Ślady ich twórczości i pamięć o nich starał się przez całe swoje życie ratować Aleksander Kulisiewicz. Niech ta opowieść pomoże uratować pamięć o nim samym. Im Walde von Sachsenhausen ein Barackenlager steht. Hier warten einige tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Hier warten einige tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Wir sind schon lange gefangen, waren erst im festen Bau. In uns allen lebt das Verlangen, nach Haus zu Kindern und Frau.
in uns allen lebt das Verlangen, nach Haus zu Kindern und Frau. Do skromnego mieszkania przy ulicy Sebastiana w Krakowie ktoś zapukał. Franciszek Kulisiewicz poszedł otworzyć. Z początku nie poznał wychudzonego człowieka wyglądającego jak szkielet obciągnięty skórą. Jego oczy były rozpalone, kaszlał i ledwo trzymał się na nogach. Po chwili jednak Franciszek zrozumiał, że stoi przed nim jego syn, którego nie widział na oczy przez blisko 6 lat. Był czerwiec roku 1945. Wprost z Marszu Śmierci nieomal, wyzwolony razem z kolumną jeńców obozu Sachsenhausen, przebył ponad 750 kilometrów po kraju, który był zrujnowany wojną, przeorany, zasłany trupami. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył miasto, które nie było doszczętnie zniszczone, w którym życie zaczynało się już toczyć normalnie. Ojciec i syn mieli ze sobą chłodne relacje. Stary nie popierał przed wojną artystycznych zapędów młodego. Nie pozwalał mu rozwijać skrzydeł i występować. Miał ku temu swoje powody. Teraz jakieś przeszłe konflikty jednak nie miały już żadnego znaczenia. W domu była już Łucja, siostra Aleksa, która również przeszła przez piekło obozu. Siedziała w Ravensbrück. Wszyscy się serdecznie uściskali. Nie był to jednak czas na radość. Gdy napięcie, ostatnia paląca potrzeba odnalezienia bliskich, została zaspokojona, zabiedzony, wyniszczony prawie 66 miesiącami obozowej męczarni organizm Aleksandra Kulisiewicza całkowicie odmówił posłuszeństwa. 27-letni wówczas chłopak, wyglądający na 60-letniego człowieka, trafił do szpitala. Diagnoza brzmiała jak wyrok śmierci – zapalenie płuc. W kraju pełnym chorych, poranionych i obłąkanych, z nieustannymi niedoborami leków i potrzebnych materiałów, wyjście z tego wydawało się cudem. Został przyjęty na oddział i leżąc na szpitalnym łóżku, w malignie gorączce, pocąc się i nieustannie kaszląc, sam Aleks czuł, że jego dni mogą być policzone, że wyszedł z obozu tylko po to, by umrzeć. W rozpaczy i desperacji, że wraz z jego śmiercią przepadnie najcenniejszy skarb, jaki ma, czyli jego pamięć, zaczął szeptem dyktować. Przychodzący lekarze uznali to za gorączkowe majaki. Nie słuchali. Nie słuchali, co chory mówi, ale ponieważ mówił w różnych językach, przede wszystkim po polsku, czesku i niemiecku, założyli, że jest jednym z tych wielu, których wojenna trauma doprowadziła do szaleństwa. O losie takich ludzi wiedziano wówczas powszechnie. Zaciekawiona tym, co też chory mówi, była pielęgniarka. Jedna z posługujących tam sióstr zakonnych. To ona się zorientowała, że chory nie wygaduje jakichś obłąkańczych bzdur, ale dyktuje teksty. Musiał robić to niezbyt wyraźnie. W obozie stracił większość zębów. Niezrażona tym przyniosła jednak niewielką maszynę do pisania i zaczęła spisywać to, co w gorączce dyktował Aleks. Okazało się, że były to teksty piosenek. Jego własnych i cudzych. Wiersze, nazwiska, informacje, na jaką melodię należało te piosenki śpiewać, w jakich okolicznościach powstawały, kogo dotyczą. Przez 3 tygodnie wyrzucał z siebie te wszystkie informacje, które jego pamięć wyniosła z Sachsenhausen. Przerażona siostra podobno nieraz odwracała się, by wykonać znak krzyża. Gdy bowiem dyktował w obcych językach, nabierała przekonania, że jej chory jest opętany. Aż pewnego dnia skończył. Powiedział siostrze: nie mam już nic więcej do dodania. Obok nich leżało łącznie ponad 400 stron maszynopisu. Tyle przechowała pamięć Aleksandra Kulisiewicza. Jak sam przyznał po latach, pozbycie się tego ciężaru było najszczęśliwszym dniem jego życia. Życia, które mimo końca wojny i upadku nazizmu miał tak naprawdę w całości
spędzić w obozie. Moja, moja, moja brama, zamykana, zamykana, Hargenau. Moja, moja, moja brama, zakichana, zakichana, Altesau. Moja, moja śliczna, moja bramusia, wszystkich połknie i nikogo nie puszcza. Moja, moja drania brama, będziesz łajzo wyłamana na 102. Moja, moja śliczna, moja bramusia, wszystki połknie i nikogo nie puszcza. Moja, moja drania brama, będziesz łajzo wyłamana na 102. Aleksander Kulisiewicz urodził się 7 sierpnia 1918 roku w Krakowie. Jego ojciec Franciszek Kulisiewicz był człowiekiem twardym, bezkompromisowym, mocno stąpającym po ziemi. Był jednym z 13 dzieci stolarza z Wiśnicza. By nie klepać biedy i społecznie awansować, siłą ogromnej determinacji dostał się na Uniwersytet Jagielloński. Wiązało się to z ogromnymi wyrzeczeniami i piekielnie ciężką pracą. Cena wyzwolenia się z przemocowego domu, w którym ojciec tłukł całą 13 dzieci oraz żonę, była bardzo wysoka. Franciszek był jednak człowiekiem ambitnym i to nie tylko w sensie zawodowym, ale także prywatnym. Rozkochał w sobie córkę bogatych krakowskich mieszczan, prawdopodobnie uczącą muzyki. Z punktu widzenia tej rodziny on był nikim. Jak sam Kulisiewicz wspominał, z wściekłości, że córka poszła za hołysza bez nazwiska ani majątku, jej własny ojciec wyrzucił ją do kuchni, czyli z mieszczańskiego salonu, trafiła tam, gdzie było miejsce służby. Był to po prostu mezalians. Niewiele w pamięci samego Aleksa się przechowało o tym, jaka była jego matka. Zapewne obdarzała go czułością i troską. Być może zaszczepiła w nim zamiłowanie do muzyki. Po latach namalował jej portret na podstawie jednego z zachowanych zdjęć. Aleks wychowywał się bez matki. Tuż po swoich urodzinach przeprowadzili się do Cieszyna, do Karwiny. Ojciec był nauczycielem łaciny. Chciał syna wychować twardą ręką. Aleks wspominał. W Pszczynie, kiedy Stanisław Radziwiłł, syn księcia, nie potrafił przed maturą odmienić pierwszej deklinacji łacińskiej i powiedział memu ojcu, że może sobie na to pozwolić, bo nazywa się Radziwiłł, stary odpalił, a ja nazywam się Kulisiewicz. Jestem synem stolarza, który miał 13 dzieci i mieszkał w chałupie bez podłogi. Oto moja odpowiedź. I tak trzasnął w twarz Radziwiła, że ten poleciał pod ławkę. Nic nie pomogło. Stanisław Radziwiłł nie został przez ojca dopuszczony do matury. Wiecie, to jest ten sam Stanisław, który ożenił się potem z siostrą prezydenta Kennedy'ego. Nie był to zły człowiek, tylko młody. Po wojnie tak napisał w jednym z listów do mojego ojca. Panie profesorze, pan miał wówczas w Pszczynie rację, kiedy wymierzył mi pan policzek. To otrzeźwiło mnie i wskazało drogę, bym potrafił w życiu uszanować godność drugiego człowieka. Franciszek był jednak nie tylko belfrem, ale i intelektualistą. Pisał artykuły o programie nauczania łaciny, napisał o historii tego pszczyńskiego gimnazjum, pisał także o Polakach w Czechosłowacji. W temacie konfliktu o Zaolzie był radykalnym zwolennikiem polskiego obozu rządowego. Rzekomo w jednej z knajp miał wylać piwo na portret Masaryka, a następnie ten portret zrzucić na ziemię. Tym z was, którzy nie orientują się dobrze w tematyce Zaolzia, przypomnę, że zajęte zostało przez Czechosłowację rządzoną przez Masaryka w czasie, gdy Polska zmagała się z bolszewikami tuż po odzyskaniu niepodległości. W odwecie Polska odbiła Zaolzie w chwili, gdy Hitler zajmował
kraj sudecki, czyli dokonywał rozbioru Czechosłowacji. W tym sensie Polska zapisała szalenie niechlubną kartę swoich dziejów, niejako przyłączając się do rozbioru tego kraju i to do spółki z nazistowską III Rzeszą. Mówię to wszystko w wielkim skrócie. Tych z was, którzy dobrze poruszają się w tematyce dziejów Śląska Cieszyńskiego, bardzo przepraszam i przypominam, że ja jestem Cieszyniok z dziada pradziada i mógłbym o tym dłużej i precyzyjniej opowiadać. Mówię jednak o pewnym stosunku Franciszka do tych spraw, bo on znajdzie odbicie w poglądach samego Aleksa, choć syn okazał się od ojca diametralnie różny. Jak to często bywa, konflikt pokolenia, które samo za włosy wyciągnęło się z nędzy, z pokoleniem, które ze zdobyczy poprzedniego chce już trochę korzystać, bywa nieuchronny i nierozwiązywalny. Franciszek Aleksowi nie zabraniał zajmować się sztuką, ale robił to tak, by ten wpisał się w ładny mieszczański schemat. Gdy na przykład został dyrektorem gimnazjum, załatwił chłopakowi, który uczył się już w międzyczasie gry na skrzypcach, stanowisko w orkiestrze. By oczywiście nie zostać oskarżonym o nepotyzm, było to miejsce w pulpitach drugich skrzypiec. Było to jednak całkowicie na opak tego, czego pragnął Aleks. Wyrastał on bowiem na bardzo oryginalnego człowieka. Nietypowym był dzieckiem. Ukształtował go wielokulturowy Cieszyn. Niezależnie od poglądów politycznych ojca, chłonął mieszaninę kultury niemieckiej, czeskiej, żydowskiej i romskiej, która w Cieszynie tworzyła swoisty tygiel. Ponieważ od maleńkości wydawał się zainteresowany muzyką, ojciec postanowił kupić mu skrzypce i zatrudnił niemieckojęzycznego nauczyciela. Aleks wszedł na klasyczną drogę. Początkowo. Poznawał muzykę tak, by coś z niej na poważnie w przyszłości mogło być. Jednak okazało się to strzałem kulą w płot. Tym, co go pociągało naprawdę, okazała się muzyka cygańskiego taboru. Usłyszał ją bodaj jako siedmiolatek, gdy wraz z ojcem i jego drugą żoną wybrali się razem na wycieczkę w Pieniny. Po malowniczym spływie Dunajcem zatrzymali się w miejscowości Spiska Stara Wies, gdzie stary cygan z blizną przez pół twarzy zaczął grać jedną ze swoich melodii, a reszta przyłączyła się do niego. To się okazało objawieniem, czymś, co poruszyło serce chłopaka mocniej niż cokolwiek, co słyszał wcześniej. A jak na swój młody wiek w Cieszynie słyszał już wiele. Od śpiewu w kościołach katolickim i ewangelickim, przez śpiew w synagodze po melodie góralskie. Była jednak w tej muzyce romskiej jakaś nieopisana tęsknota i piękno, zawodzenie, łkanie, żal. Było coś jeszcze. Pragnienie wystąpienia razem z nimi, znalezienia się w centrum uwagi, bycia na scenie, bycia oklaskiwanym i podziwianym. Zaczął więc prosić swego ojca, czy może dołączyć do cyganów i grać razem z nimi. Pomysł wydawał się szalony, ale nie nierealny. Franciszek podszedł do nich, do cyganów, porozmawiał i prawdopodobnie wręczył im małą łapówkę, by syn mógł zagrać na swoich małych skrzypkach razem z nimi. Zgodzili się po chwili wahania. Było to przeżycie, które wielokrotnie Aleks po latach wspominał. Czuł bowiem, jak po raz pierwszy muzyka przenika go tak głęboko i że czuje ją tak intensywnie i całym sobą. Ta historia w opowieściach Kulisiewicza ma różne warianty. W zapisie Konrada Strzelewicza, wspomnieniach Aleksa snutych pod koniec jego życia, to wszystko miało wydarzyć się na Słowacji. Jednak szczegóły tutaj nie mają znaczenia, bo Kulisiewicz w każdym przypadku podkreślał, jak ważna była ta wolność muzykowania. Potrzeba bycia w centrum uwagi doprowadziła dzieciaka niemal do śmierci. Chcąc przypodobać się pewnej czeskiej dziewczynce, która nie zwracała na niego uwagi, ten motyw też będzie się w jego życiu kilkukrotnie powtarzał, wpadł na pomysł, by zrobić, jak sam to określał, mrożący krew w żyłach pokaz. Wspiął się na dach pralni, przed którą odpoczywało trochę dorosłych, to był okres żniw, i oznajmił, że szykuje się coś specjalnego, a nawet poprosił o oklaski, tak jak robili to rozmaici kabareciarze czy cyrkowcy, których za dzieciaka mógł oglądać. Niewiele się namyślając, sięgnął, by dotknąć przewodów elektrycznych. Być może sądził, że stanie się coś spektakularnego, albo że w ogóle nic się nie stanie. W obu przypadkach mogło to przecież zrobić wrażenie. Naturalnie zrobiło, bo chłopaka poraził prąd.
zanim ludzie zdołali wrzasnąć, by przestał, ten już w drgawkach trząsł się na dachu z ręką zaciśniętą wokół przewodów elektrycznych. Ściągnięto go stamtąd prędko i rzekomo ktoś wpadł na pomysł, by go zakopać po szyję w ziemi, czyli go uziemić. Nie wiadomo, czy to pomogło, wiadomo jedynie, że to przeżył, choć elektryczne oparzenie na lewej dłoni pozostawiło wielką, bolesną ranę i na długi czas uniemożliwiło chłopakowi granie. Zaś szok wywołał jąkanie. Podobno żaden z lekarzy, których o pomoc prosił ojciec, nie umiał na to jąkanie nic poradzić. Chłopak kompletnie się blokował i mając wypowiadać spółgłoski na przykład K, G albo H, całkowicie tracił głos, tak jakby one więzły mu zupełnie w gardle. W tym czasie jednak do Cieszyna przybył cyrk, a wraz z nim sławny hipnotyzer Rob. W akcie desperacji ojciec zaprowadził Aleksa do niego. On zaś miał udzielić mu następującej rady. Ty musisz mówić. Ty musisz mówić wierszyki. Lecz będziesz to inaczej robić niż wszystkie dzieci. One myślą i zaraz mówią. Ty jednak musisz wszystko, co chcesz powiedzieć, najpierw wypisać szybciutko czarnymi literami na białym tle, w twoim mózgu. I napisane natychmiast odczytać. A jak będziesz czytał, nie będziesz się jąkał. Będziesz mógł nawet przemawiać. I jak się okazało, istotnie był to pewien sposób, by zapanować nad jąkaniem się. Skutkiem ubocznym według samego Kulisiewicza było to, że przez wyobrażanie sobie każdego tekstu, który miał zapamiętać jako ciągów liter, słów, zdań i całych graficznych układów w swojej głowie, wyrobił sobie doskonałą pamięć. Owa pamięć nie jest mitem. Gdy słucha się nagranych wspomnień Kulisiewicza, robionych za jednym podejściem, bez montażu, w późnych latach, słychać, z jaką łatwością cytuje on słowa piosenek i wierszy, które wszystkie ma jakby zgromadzone w swojej głowie, w swojej pamięci. Zresztą w tym odcinku sami to usłyszycie nieco później. W rygorze muzycznej edukacji Aleks długo nie wytrzymał. Pociągała go jednak scena. Chciał występować, chciał być w centrum uwagi. Miał przebogatą wyobraźnię i samorodny muzyczny talent. Prędko sobie siebie wymyślił. Zamienił skrzypce na gitarę, zaczął śpiewać. Jednak tym, co przyciągało uwagę publiczności, było gwizdanie. Potrafił to robić naprawdę znakomicie. Bodaj pierwszy sceniczny pseudonim, na który sobie zapracował, to Litewski Słowik. Dlaczego Litewski, tego sam Kulisiewicz nie wiedział. W ten sposób reklamowany był jeden z jego występów w Wiśle, w popularnej restauracji Oaza. Rzekomo było tak, że w odbywające się tam programy artystyczne Aleks został wprowadzony jako przerywnik w charakterze pewnego intermedium. By móc występować, uciekł z domu, bo jego ojciec nigdy by na to nie pozwolił. Nie było go już kilka dni, gdy starego w restauracji pod Jeleniem w Cieszynie zaczepiła chyba któraś z kelnerek albo jego znajomych. Był przecież dyrektorem gimnazjum, zatem postacią znaną. I pogratulowała mu, że ma tak samodzielnego syna, który już na siebie zarabia występami, choć jest dopiero nastolatkiem. Ten, znając rozmaite wybryki chłopaka, dopytał, gdzież on to sobie tak dzielnie poczyna. Ona mu na to, że w Oazie w Wiśle. Franciszek dopił piwo i udał się do Wisły, kupił bilet i zasiadł na publicę. Gdy Aleks pojawił się na scenie, miał rzekomo zawołać: ty idioto, złaź stamtąd, bo ci nogi z tyłka powyrywam. Podobno początkowo wzbudziło to śmiech na sali, bo publiczność założyła, że ten incydent jest częścią programu, kabaretowego programu. Zrozumiano jednak, że nie, gdy stary Kulisiewicz najpierw huknął: jełopy płacicie, by oglądać tego matoła, a gdy odpowiedział mu znów śmiech, wtargnął na scenę i siłą zrzucił niewielkiego chłopaka w pierwszy rząd siedzeń. Olek miał około 16 lat, a wyglądał na 13-14. Jest jeszcze inna wersja tej historii, którą Kulisiewicz opowiadał Strzelewiczowi.
Według niej rzecz działa się po maturze, gdy jednym z szalonych pomysłów Aleksa było przyłączenie się do trupy cyrkowej, która pewnego razu odwiedziła Cieszyn. Nie chodziło o cyrk jako taki, on go nie pociągał, ale pociągała go piękna akrobatka imieniem Ala, Niemka. Wyśpiewywał serenady pod jej garderobą, aż w końcu ona zniecierpliwiona i zezłoszczona jego naprzykrzaniem się wylała mu na głowę kubeł pomyj. Aleks był jednak uparty, a jego talent do gwizdania w końcu zjednał mu sympatię cyrkowców. Cała więc historia z interwencją ojca miała odbyć się nie w oazie w Wiśle, ale w Rybniku podczas jednego z występów tego cyrku. A pomalowanego czarną farbą Aleksa ojciec rozpoznał rzekomo po gwizdaniu. Ta potrzeba artystycznego zaistnienia musiała w młodym Kulisiewiczu tętnić z ogromną siłą. Sprzyjał też temu pewien klimat dwudziestolecia międzywojennego. Klimat regionu, w którym mieszały się kultury. Znajomości, które nabywał, były bardzo oryginalne. W Cieszynie Aleks poznał na przykład Stanisława Hadynę. Nazwisko znane chyba każdemu cieszyniokowi. Był założycielem po wojnie zespołu Śląsk, znakomitym dyrygentem i chórmistrzem oraz kompozytorem. Swoją drogą w domu Hadynów na Przepilinie przez pewien czas, w latach bodaj 80. albo końcem 70. mieszkał mój ojciec, ale to temat na inną opowieść. Wraz z Hadyną Aleks przeżywał wielką fascynację Orientem, kulturą hinduską. O tej znajomości mówił pod koniec życia Strzelewiczowi. Mieliśmy obaj fioła na punkcie metafizyki, parapsychologii, jasnowidztwa, jogistyki, nauk tajemnych, mistycyzmu itd. Ja szczyciłem się znajomością z samym mistrzem Wincentym Lutosławskim, wybitnym filozofem i mistykiem, który mieszkał na krakowskich Dębnikach i uczył mnie kształtowania silnej woli oraz autosugestii. Przydało mi się to później w Lagrze. Staszek natomiast miał wujka w Wiśle, który mieszkał z jakąś jasnowidzącą w willi nazywającej się bodajże Czarci Jar. Był to przedziwny, narwany człowiek. Nosił z sobą tabliczkę do pisania i rysik. Gdy spotkał jakieś na oko rozsądnie wyglądające dziecko, zaczepiał malucha i mówił: napisz A plus B. Przyglądał się dziecku uważnie, pukał rysikiem po głowie i wyrokował: będą z ciebie ludzie. Ot dziwak. Jasnowidząca, która mieszkała razem z nim, mogła wpadać w trans tylko wówczas, gdy otrzymała świeży rosół skóry. Wróżyła z oczek pływających w rosole. Warunkiem koniecznym było, aby rosół został sporządzony z młodej kurki, która dotąd nie zadawała się z kogutem. Staszek zdawał się wierzyć w te wszystkie bzdury. Pozdrawialiśmy się po hindusku, kładąc prawą rękę na sercu i mówiąc efendi. Styl naszych rozmów był orientalnie ozdobny, wyszukany, na sposób hinduski. Kleciłem wówczas podręcznik dla zakochanych i cała ta hinduszczyzna pomagała mi w pracy. Niesamowity ferment, artystyczne plany i metafizyczne uniesienia nie miały żadnego znaczenia dla ojca Aleksa. Zmusił w końcu syna, by ten poszedł na studia. W 1936 roku zdał egzaminy i rok później był już studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że bardziej był na studiach niż tak naprawdę studiował, bo co rusz ciągnęło go do kabaretów i rozmaitych występów, których w Krakowie dwudziestolecia nie brakowało. Był już wówczas całkiem rozpoznawalny dzięki swojemu pseudonimowi scenicznemu, który sam sobie nadał – Aleks Alikuli. Jego specjalnościami były rozmaite songi, które wykonywał, akompaniując sobie na gitarze oraz właśnie owo gwizdanie. Miał też talent aktorski. Jak sam przyznawał, na scenie potrafił się bez trudu przeistoczyć w kogokolwiek chciał. Marzył o tym, by zawojować nową sztukę, którą było kino. I niespodziewanie nadarzyła się ku temu przedziwna okazja. Cytuję wspomnienia samego bohatera. Był to rok 1937. Udało mi się zawrzeć znajomość z pewnym zagranicznym kolegą, który zaimponował mi swoim belgijsko-polskim pochodzeniem. Nazwisko zaś miał francuskie – Eugène Chamosso. Na dobier wszystkiego był synem reżysera. Matkę miał Polkę. Ta rządziła widocznie całym domem, bo wysłała synalka na studia do Krakowa. Pewnego razu Eugène zauważył, że przy mojej marynarce jeden z trzech guzików jest odrobinę inny. Wyciągnął szkło powiększające i zaczął mu się przyglądać. Działo się zaś to wszystko w toalecie, ponieważ Eugène wstydził się raczej swojego hobby, którym była pasja gromadzenia wszelkiego rodzaju guzików. W zaufaniu pokazał mi swój album z dziesiątkami eksponatów.
Pod każdym widniała data i nazwisko ofiarodawcy. Uprosiłem babcię, by pozwoliła mi wejść na strych i pogrzebać w starych mundurach i ubraniach z czasów panowania nieboszczki Austrii. Nazajutrz pokazałem Jurzenowi całą kieszeń wypchaną zdobyczą. Oniemiał z radości. Przyjaźń została przypieczętowana. Napisał do matki i zaprosił mnie do Liège. Wpadłem w oczarowanie. Ojciec chłopca pracował w wytwórni Aura Film w Brukseli. Podczas jednego z bankietów każdy z gości musiał coś zaśpiewać. W tamtych latach popijałem zdrowo. Jako najmłodszemu przypadło mi zaimprowizować coś na samym końcu. Zbliżał się świt. I tu pozwólcie, że pierwszy raz, ale nie ostatni w tym odcinku oddam głos głównemu bohaterowi. Nie wiem, czy to właściwy moment, może nie, ale jego niebywała pomysłowość zachowana na tym nagraniu okazać się miała w niedalekiej przyszłości jedyną nadzieją na przetrwanie w piekle. Jednak jeszcze nie czas na to. Oto jesteśmy w przedwojennej Brukseli, a przed wstawionymi filmowcami zasiada Alex Alikuli, by zaśpiewać taką oto pieśń. Del mio paternato dolescita che le torre di mento raschimila dello spamarina dolce l'amore che le del caripariora dos treci che tarratania ista verrome c'ha che muore pazzida il donerre pazzitania Ale bujda na resorach wyrafinowana. Musicie wiedzieć, iż zasięg erudycji hiszpańskiej streszczał się u mnie co do słów muchacho
i karamba. Więc wymyśliłem jakąś mieszaninę pseudo-italiańską, pseudo-hiszpańską, pseudo-esperanto, oczywiście przypisując wszystko panu Manuelowi Kizardos. Słóweczko muchacho było tam parę razy. Ta jakaś ibarnita. Ibarnita del mio paternado. To jakaś dzieweczka chilijska biedna. Ale Dolescita, to już naprawdę nie wiem, chyba jakaś zbolała, taka bolejąca od dolor doloris. A potem zupełnie tak w charakterze ten fragment. Ista berjome chakel mora pacita il doner repasita nia. Alla Argentina. Śladowałem słynną śpiewaczkę hiszpańską. Rozlewny taki cantabile refren brał wszystkich. Lima. Faktycznie, nawet przy odstawianiu tej bujdy widziałem oczyma duszy Limę. To jakieś Casa Majore. Wiedziałem, że Casa po włosku miasto, a Majore chyba jakieś większe miasto, Lima. Estado Duca. Coś a la Duce Mussolini. Ten czas to było modne. Tym Ella del Porto Molatin znalazła się dlatego, że pewna Elżunia miała też być na tym wieczorku. Tu ją ubrałem troszkę jako Ella del Porto, jako Ella z portu, portowa taka Elunia, może spod latarni, ale śpiewała to razem z nami i była zachwycona, że też tam figuruje to. Najbardziej bezczelne było to Muchacho Kereza i Jo. Po prostu Muchacho to jakaś Kereza i ja. A w duchu sobie myślałem, wysocy frajerzy. Ty Marcelku, żamuzo, ty ludziu, słuchajcie takiej koniny. Ale szlagier chwycił. Marcel w kilka dni po wyjeździe telefonuje do mnie z Brukseli. Jego było na to stać. Mówi, Aleks, ty rób jak najszybciej paszport. Musisz przyjechać. Stary na ciebie czeka. Opowiadałem mu tyle o twoim tournée po Bałkanach, po Wiedniu, Budapeszcie, Sofii. Jaka wspaniała twoja dykcja, głos. No w ogóle maestro, wiesz. Stary jest zaczarowany. Ale wiesz, nie zapomnij o guzikach. Ten Marcel to była chytra sztuka. Moje śpiewanie to pretekst. Jemu chodziło o to, abym zmontował z nim razem w Brukseli jako w centrum światową giełdę guzikarstwa. Były też takie jełopy przed wojną. Nie dziwota. Chłopak nie miał czym się zająć. Prawo też nie bardzo go interesowało.
ten cały szum z wielkim engagement filmowym to też propaganda Marcela. Stary Chamozo po prostu miał jakiś luz i potrzebował zapchać parę klatek czy tam jakieś fragmenty takim dublerem, piosenkarzem. Początkowo więc wcale moja twarz nie miała się pojawić na ekranie. Ale jak zaśpiewałem tym Belgom, a bardzo mi na tym zależało, rozmyślili się i dali mi łaskawie nawet 3 fragmenty. Stara pani Leokadia Honorata przyjmowała mnie z wszystkimi honorami, jako że wykazałem się znajomością i to osobistą tylu rodów. Ojciec uczył w gimnazjum w Szczynie, a tam chodzili Radziwiłłowie Czerwentyńscy, Potoccy Zamojscy, jakiś tam hrabia Halpern. Ja tylko recytowałem te wszystkie rody, jak mieszkają. Boże, pani Leokadia była zachwycona. A to była despotka, trzymała za mordę cały dom, a najbardziej córeczkę Alicję. To nazywała się oczywiście Alice Chamozo. Była dokładnie w moim wieku, ale nad wyraz zarozumiała i, że tak powiem, za bardzo dojrzała. I to pod każdym względem. Ale o szczególikach pikantnych później. Tymczasem podajmy tytuł tejże epopei, w której miałem wystąpić. Tytuł brzmiał Renoir Désirant. Znaczyło tyle, co Czarni tęsknią. Chodziło o murzynów. Jakaś idiotyczna fabuła, że niby to synalek milionera, syn właściciela koncernu kauczukowego, zakochuje się w murzynce i wyjeżdża do Konga, rzuca wszystko na łeb. Tam zostaje kacykiem murzyńskim, podniesa się i znowu jakiś cały już do luftu, wraca z powrotem do Brukseli, upija się po lokalach. Ja w tym całym przedziwnym libretto miałem parę fragmentów takich wstawek ze śpiewem. Dla mnie to było przypiął, nie przyłatał, ale kręcili wszystko osobno. Nie znałem całości sprawy. Dali mi taki tekst, że czułem się w nim dobrze. Niemiecką piosenkę. Tam w Belgii Niemców było pełno i pasowało to do tego internacjonalnego galimatiasu, jaki był w tym filmie. Piosenka brzmiała. Unten denken die in der Argentinien hab ich sie zum ersten Mal gesehen. Und den Bananen hab ich schon begonnen, sagte mir mein lieber Kerl. Und den Kipfressen hab ich schon vergessen, leider meine süße, süße Frau. Und den Tintin in der Argentinien, alles ging, ach, alles ging vorbei. Jak wspominał Aleks, świat należał do niego.
przepojony pychą, stanął pewnego razu wieczorem w czeskim Cieszynie przed witryną żydowskiego fotografa Józefa Rossnera. Ujrzałem powiększenie portretu prześlicznej dziewczyny. Była to blondynka. Na ulicach pusto. Zapatrzony w fotografię usłyszałem za sobą dwa dziewczęce głosiki. W odbiciu szyby wystawowej zamajaczyła twarz dziewczyny z fotografii. Przetarłem oczy. Czyżby to sen? I słyszę, libim se wam? Czy ci się podobam? Brzmiało to jak zachęta, lecz po chwili, gdy się odwróciłem, posiadaczka wspaniałych blond włosów zmierzyła mnie wzgardliwym spojrzeniem i ostentacyjnie szybko odeszła z koleżanką. Bardzo mnie to ubodło, gdyż czułem się już filmowym gwiazdorem. Tą dziewczyną była Bożena Gazdowa, uboga Czeszka, która pracowała z matką przy straganie z warzywami i owocami. Nie wiadomo tak naprawdę, co się tak bardzo spodobało Aleksowi, który miał już wówczas za sobą różne doświadczenia, w tym erotyczne i to nabywane za granicą, w domach publicznych w Belgii. Nie była to też ala z niemieckiego cyrku, ponętna akrobatka. Może chodziło o jej opór. Wszelkie bowiem starania radykalnie odrzucała i to nie z żadnej skromności wobec świeżo upieczonego gwiazdora filmowego. Po prostu była Czeszką, która nie chciała Polaka. I jego, Aleksa, określała mianem prasiwego Polaka, czyli parszywego Polaka. Co w ogóle mnie nie dziwi po tym, co na Zaolziu wydarzyło się w roku 1938. I nic nie pomogło, ani to, że Aleks wystawał z nią na bosaka przy straganie w geście solidarności, ona bowiem też na boso chodziła, ani to, że na miejskim jarmarku chciał zamówić jej przejażdżkę kolejką i opłacił prowadzącego, by ją do tego zaprosił przez megafon jako najpiękniejszą dziewczynę w mieście. Ani wreszcie wielki list, który jej napisał w trzech językach. List bez otwierania mu zwróciła. Mówię o tym wszystkim, bo wspomnienie Bożeny miało okazać się jednym z kluczy do przetrwania w kacecie. Nadzieja na spotkanie z nią miała podtrzymywać go na duchu. Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word. Blitzkrieg. Wojna zastała Aleksa w Cieszynie. Miał wówczas jeszcze wakacje. Rok akademicki zaczynał się przecież w październiku. Śląsk Cieszyński jako jedno z pierwszych miast padł ofiarą hitlerowskiej agresji. Z uwagi na ukształtowanie terenu, Wojsko Polskie nie przewidywało jego obrony i wycofało się jeszcze tego samego dnia, 1 września roku 1939. Oczywiście nie oznacza to, że wszystko oddano bez walki. Starcia z nadciągającą 44. Dywizją Wehrmachtu podjęły m.in. oddziały w Boguminie, Trzanowie i Trzyńcu, gdzie znajdowała się huta i starano się zatrzymać Niemców choćby na chwilę, aby częściowo ją ewakuować. Pierwsze ofiary śmiertelne tej wojny bez wątpienia odnotowano również w Cieszynie. Nie zmienia to jednak faktu, że do samego miasta Niemcy wkroczyli już 2 września i natychmiast zabrali się do działań okupacyjnych. Oprócz przejmowania urzędów, administracji, niemieckie służby przejmowały kontrolę także nad niemal każdą dziedziną życia. Od 21 września Cieszyn stał się częścią obszaru nazywanego tymczasowo Abschnitt Oberschlesien, podlegającemu administracji katowickiej, a później został włączony do rządowego obwodu śląskiej prowincji Rzeszy. Niemcy zajęli polskie i żydowskie sklepy i przedsiębiorstwa i zaczęli przekazywać je w ręce sprowadzonych z Rzeszy obywateli kraju lub miejscowym Volksdeutschom. Początkowo w mieście zapanował strach. Mieszkańcy nie wychodzili na ulicę. 13 września hitlerowcy spalili synagogę, która mieściła się przy ulicy Burzniczej. Oprócz tego Niemcy rozpoczęli budowę aparatu terroru i przymusu. Według jednego z meldunków gminnych zarządów niemieckich, jednym z pierwszych zadań aparatu policyjnego było usunięcie niepożądanych elementów społecznych, a więc Żydów, podżegaczy i nacjonalistycznych Polaków. W pierwszych dniach wojny szczególnie złą sławą okrył się SS-Standartenführer Karl Brunner, dowodzący jednym z komand Einsatzgruppen. To on dokonywał ze swoimi ludźmi pierwszych zbrodni wojennych na terenie Śląska Cieszyńskiego.
między innymi zwolnił z więzienia w Pszczynie kilku ludzi, których uznano za byłych powstańców śląskich, a następnie zdecydował o ich rozstrzelaniu. Podobnie rozstrzelali 12 osób w Krasnej. Gestapo wraz z policją przejęły także kontrolę nad cieszyńskim więzieniem, przez które w całym okresie wojny przewinęło się 12 tysięcy osób. W pierwszych dniach okupacji większość zatrzymanych stanowili przedstawiciele cieszyńskiej inteligencji. Urzędnicy, nauczyciele, handlowcy, pisarze. Jednym z nich był Aleks, który już po wkroczeniu wojsk niemieckich w funkcjonującym jeszcze czasopiśmie Głos Stanu Średniego opublikował gorący artykuł Hitleryzm domorosły. Napisał w nim m.in. tak: pięścią wtłoczymy w gardło każdą obelgę skierowaną przeciwko narodowi polskiemu. Radykalizm był oczywisty. Kulisiewicz pośród wielu swoich zajęć już wcześniej udzielał się także w prasie, pisząc ostre teksty właśnie o nacjonalistycznym charakterze. No i trudno nie dostrzec w tym wpływu poglądów jego własnego ojca. Była to wręcz prowokacja opublikowanie takiego artykułu końcem września. Można było z pewną przesadą powiedzieć, że Aleks sam prosił się o aresztowanie. Trudno powiedzieć, czy Niemcy ten artykuł odkryli, czy podrzucił im go któryś z Volksdeutschów. Tak czy inaczej, końcem października 1939 roku do mieszkania przy Górnej 5 załomotali gestapowcy. Aleks był w domu sam. Wyciągnęli go z mieszkania tak jak stał i zabrali na przesłuchanie. Ponieważ w tym artykule groził, że za każdą polską krzywdę naród polski niemieckiemu wybije zęby, to na przesłuchaniu po kolei wybijano mu je, każąc po każdym ciosie dziękować, mówiąc Dankeschön. Spędził w cieszyńskim więzieniu kilka tygodni jako polityczny, każdego dnia spodziewając się, że zostanie rozstrzelany, bo rankiem regularnie wyciągano różnych więźniów na egzekucję. Ludzie wokół niego się załamywali, wpadali w rozpacz. W Aleksie jednak wzrosła potrzeba przeciwna, potrzeba przetrwania, wola walki, wola uratowania się. Będąc młodym, niewysokim, wątłym chłopakiem, mógł działać raczej siłą umysłu, intelektu niż siłą fizyczną. Wmówił pozostałym więźniom oraz strażnikom, że jest jasnowidzem. Przepowiadał z linii na dłoniach, z fusów w kawie, jak tylko się dało. Ważne, by sprawić, że jest się innym potrzebnym. To uznał za swoją strategię przetrwania. W kwietniu 1940 roku zabrano go niespodziewanie do transportu, nie mówiąc, gdzie on prowadzi. Jakież było jego zdziwienie, gdy pociąg ostatecznie zatrzymał się w Berlinie. Niemal w tej samej chwili, co jego przyjaciel z czasów młodości Stanisław Hadyna, wylądował w jaskini Lwa, czyli w więzieniu gestapo na Alexanderplatz. Warunki pobytu tam były straszne. Nie tylko z uwagi na brutalność tortur, ale może przede wszystkim z powodów psychicznych. Wielkie przeludnione cele, w których trzymano więźniów dzień i noc, oświetlały potężne reflektory, sprawiające, że więzień tracił poczucie, czy trwa jeszcze dzień, czy już zapadła noc. Ludzie od tego wariowali, stali całymi godzinami, tłukąc głowami w ściany. Jak w takich warunkach nie oszaleć? Jak wspominał Aleks, wmówił sobie, że te reflektory to słońce z jednej z pieśni właśnie Stanisława Hadyny. Obaj zresztą nie mieli pojęcia, że siedzą w tym samym więzieniu. By się czymś zająć, zaczął tworzyć. Po raz pierwszy w hitlerowskiej niewoli. Wziąłem kawałek pakunkowego papieru i zacząłem na nim wykłuwać agrafką tekst wiersza. Widziałem przed sobą pełną skupienia twarz Wincentego Lutosławskiego, który powiedział mi na pożegnanie w Krakowie przed laty: myślą przebijesz nawet mury. A tu akurat gestapowski loch. Mozolnie nakuwałem więc dalsze litery, nadając kilku skleconym wierszom tytuł Sztychy agrafką. No cóż, samokrytycznie muszę przyznać, niewiele są warte, ale pomogły mi przetrwać. Niebawem jednak miał się Aleks przekonać, że zarówno cieszyńskie więzienie, jak i kazamaty gestapo w Berlinie są niczym przy tym, co miał za moment zobaczyć. Jestem sobie na fudziki, blöder Häftling ham, und warum denn do Afryki, tu kolonie mam.
Kupili cię chłopie, kupili z gnatami, krew ci z mordy kapie, ale szajs egal. Heil Sachsenhausen, Kolonia gwarna, parna, Germania richtig dzika. Heil Sachsenhausen. Nogi tycie jak bambusy, trupy śmierdą fuj, a na gusy. Heil, es liebe Qualter Kampf. Mädchen sobie zafunduje Polaczysko ja. Gibt's denn sowas wie Bestie, śliczne oczka ma. A z tej mädchen matki i z durnego tatki będą kindchen w kratki, Schwarz und Weiß und Rot. Heil Sachsenhausen, błogosławiony raju, wszak wielbi ciebie ludzkość. Heil Sachsenhausen. A jak będę jutro zdychał, lewą nóżką ci zafikam. Heil ist liebe Qualter Kampf. Czym był Koncentrationslager Sachsenhausen? Mam wrażenie, że z polskiej perspektywy kojarzony ten obóz jest przede wszystkim z faktem, że przetrzymywani byli w nim polscy profesorowie, intelektualiści, którzy trafili tam w wyniku Sonderaktion Krakau. Jednym z nich był prawnik Jan Gwiazdomorski, który prowadził w obozie zapiski, a po wojnie wydał wielokrotnie wznawiane wspomnienia. Ukazały się one nakładem Wydawnictwa Literackiego. Ta sama oficyna wydała też wspomnienia Stanisława Urbańczyka. Obydwaj byli naukowcami, pierwszy prawnikiem, drugi językoznawcą. Większość polskich profesorów została z obozu zwolniona w roku 1940 po interwencji Benita Mussoliniego. Choć ich świadectwa są wstrząsające, nie dają pełnego obrazu okrucieństwa panującego w lagrze, przez który przewinęło się w trakcie całego jego istnienia ponad 200 tysięcy osób. Abyście mnie dobrze zrozumieli, nie chcę powiedzieć, że przebywali oni w jakichś cieplarnianych warunkach, ale byli traktowani w inny sposób. Owszem, niektórzy starsi schorowani w obozie zginęli. Do nich należeli m.in. słynny bibliograf i prawnik Stanisław Estreicher czy historyk literatury Ignacy Chrzanowski. Cierpieli z głodu, zimna, szykan, bicia i wielu innych okrucieństw. Choroby serca w czasie swojego pobytu w obozie nabawił się jeden z najważniejszych polskich historyków literatury XIX wieku, Stanisław Pigoń. Warto także pamiętać, że w Sachsenhausen zginął Stefan Grot-Rowecki, komendant Armii Krajowej. Rozkaz o jego egzekucji miał wydać sam Heinrich Himmler na wieść o wywołaniu przez AK powstania w Warszawie. Niewiele jest w polskiej literaturze obozowej wspomnień obejmujących cały okres wojenny w Sachsenhausen, dających wgląd w to, czym ten obóz był i jak się zmieniał. Jedno z takich wspomnień pochodzi właśnie od Aleksandra Kulisiewicza. Na mapie hitlerowskich obozów śmierci Sachsenhausen zajmował ważne miejsce z kilku powodów. Po pierwsze, był jednym z najstarszych obozów. Założony został w roku 1936. Po drugie, powstał niedaleko miasta Oranienburg, około 30 kilometrów, zaledwie 30 kilometrów na północ od Berlina. Bliskość stolicy Rzeszy sprawiała, że obóz miał kilka zadań do wykonania już na samym początku. Miał być obozem modelowym, wzorcowym. Tam miały szkolić się kadry administracyjne i wartownicze. Tam prowadzono swoisty eksperyment funkcjonowania obozu, który później można było replikować w innych tego typu placówkach. Jednym z wysokich funkcjonariuszy SS, którzy w Sachsenhausen przechodzili szkolenie, był późniejszy komendant Oświęcimia, Rudolf Hess. Po trzecie, i to ma również związek z bliskością Berlina, w obozie przetrzymywani byli prócz zwykłych więźniów także więźniowie specjalni, ważni z różnych powodów.
Byli to wysocy komunistyczni działacze niemieccy jak Harry Naujox. Był w tym obozie Kurt Schuschnigg, były kanclerz Austrii, o którym trochę mówiłem w odcinkach poświęconych Filharmonii Wiedeńskiej. Był złowieszczy dla Polaków przywódca organizacji ukraińskich nacjonalistów Stepan Bandera. Był Jakow Dżugaszwili, czyli syn Stalina, który został przez wojska niemieckie schwytany w pierwszych dniach inwazji na Związek Radziecki podczas walk pod Witebskiem. W Sachsenhausen został zresztą zabity w 1943 roku, po tym jak Stalin odrzucił propozycję wymiany jeńców. Rzekomo miał popełnić samobójstwo, rzucając się na ogrodzenie pod napięciem, ale nie mamy co do tego całkowitej pewności. Po czwarte, i to konsekwencja modelowego przeznaczenia obozu, miał on nietypowy kształt. Został bowiem zaprojektowany na desce kreślarskiej w taki sposób, by był doskonale szczelny, czyli by całkowicie uniemożliwić z niego ucieczkę, by jak najmniejszym kosztem osobowym móc pilnować dużej grupy więźniów. Dlatego też postawiony został na planie trójkąta, tak by z każdej wieży na wierzchołkach tego trójkąta umieszczonej móc prowadzić obserwacje terenu obozu. Według samego Himmlera miał to być całkowicie nowatorski projekt, gwarantujący najlepszy możliwy nadzór. To okazało się nieprawdą. Choć owszem, ułożone w formie wachlarza z centralnym punktem na wielkim placu apelowym baraki były pod stałym nadzorem wież strzelniczych, a wysokie betonowe ogrodzenie poprzedzone pasem drutów kolczastych od wewnątrz faktycznie skutecznie uniemożliwiało ucieczkę, to prędko się okazało, że obóz tak skonstruowany nie daje się w ogóle rozbudowywać. Zaprojektowany początkowo, by pomieścić około 6 tysięcy więźniów, przeludniony został w zasadzie jeszcze przed wybuchem wojny. Jan Gwiazdomorski wspominał, że gdy wraz z pozostałymi naukowcami przybyli do obozu, znajdowało się w nim już 13 tysięcy osób, co sprawiło, że na pryczy przeznaczonej dla jednego więźnia spało już dwóch, a potem po trzech. Czyli trzy osoby leżały na przestrzeni liczącej około metra szerokości. Jak pisał Jan Gwiazdomorski, miało to swoje dobre strony, bo w nieogrzewanych barakach zbitych z desek panował zimą mróz, a przydzielone koce nie dawały żadnego ciepła. Jedynym sposobem ogrzania się więc było położyć się blisko innego więźnia. Częstokroć dla więźnia, który w nocy został odizolowany od pozostałych, na przykład dlatego, że z powodu chorób załatwiał się pod siebie, brak ciepła innych ciał oznaczał wyrok śmierci. Takich więźniów lokowano w umywalniach lub toaletach na kamionkowej podłodze, gdzie panowały temperatury równe tym na zewnątrz. Profesorowie nie byli kierowani do prac w rozmaitych obozowych komandach. Więźniów cennych trzymano w zamknięciu, nie ryzykując, by mogli uciec. Dręczono ich nieco bardziej subtelnie niż pozostałych, którzy pracowali nie mniej ciężko niż w innych nazistowskich obozach. Z czego zasłynął Sachsenhausen? Więźniowie pracowali w mieszczących się w Oranienburgu zakładach lotniczych Heinkla, w fabrykach Siemensa i AEG, wyrabiali cegły, które służyły hitlerowcom do przebudowy stolicy. Führer planował bowiem wspólnie ze swoim architektem Albertem Speerem przebudowę miasta w stolicę wielkich Niemiec, Germanię. Na więźniach testowano ekwipunek żołnierski, m.in. buty. Była to wyjątkowo dotkliwa forma tortury. Aleksander Kulisiewicz wspominał. Siedział ze mną Czech, mój pierwszy przyjaciel, student farmacji z Brna, Jiří Maleček. Z Jirką maszerowaliśmy w karnym komandzie wokół placu, sprawdzając jakość SS-mańskiego obuwia. Buty dawano nam albo zbyt ciasne, albo zbyt duże. Maszerowaliśmy tak w kółko Macieju po kilkanaście godzin dziennie. Był późny listopad. Żarcie wlewano nam w marszu do czapek, a był już wówczas cholerny mróz. Gdy czapki nasze mieliśmy jeszcze pełne jedzenia, nagle padał rozkaz Mützen auf! Ludzie wkładali czapki na głowy, zupa spływała za kołnierz, grzała po plecach, a potem zamarzała. Wszystkie czynności fizjologiczne spełnialiśmy również w marszu. Mocz parzył nam uda, z kolei wraz z kałem kostniał i zlodowaciałe ekskrementy wrzynały się w ciało. Na nogach mieliśmy pełno śmierdzących wrzodów, lecz cały czas musiały z naszych ust rozbrzmiewać buńczuczne, szwabskie piosenki. A żeby przetrzymać ten diabelski marsz, szeptem wmawiałem sobie Jirce, że wybieramy się wspólnie z Berlina poprzez Brno
do Ołomuńca na pielgrzymkę. Liczyliśmy więc kilometry. Po dłuższym czasie zapewniam Czecha. Jesteśmy już we Wrocławiu, nie nawalaj. I przyrzekłem Bogu, że jak zezwoli mi przeżyć, to w podzięce odbędę pieszą pielgrzymkę z Cieszyna do Ołomuńca. Bóg nade mną jak gdyby się zlitował. 2 dni potem odwołano mnie z tego drańskiego komanda. Należy pamiętać, że obóz nie zawsze wyglądał tak samo. Gdy trafił do niego Kulisiewicz, trwała już wojna. To jej wybuch 1 września znacząco pogorszył warunki życia więźniów, przyniósł przeludnienie, przeszło dwukrotne, morderczą pracę i akcje likwidacyjne. Sachsenhausen w przeciwieństwie do Auschwitz nie był obozem masowej zagłady, ale to tam prowadzono pierwsze próby grupowej, a potem masowej eliminacji dziesiątek, a następnie tysięcy osób. Testowano tam masowe rozstrzeliwania radzieckich jeńców w 1941 roku. Testowano samochody ciężarowe, w których gazowano ofiary spalinami. A wreszcie pierwsze komory gazowe, które posłużyły później po konferencji w Wannsee do masowych mordów na ludności żydowskiej. Wagę, jaką miał Sachsenhausen, podkreślał również fakt, że to na terenie tego obozu mieścił się główny inspektorat obozów koncentracyjnych, czyli rodzaj centralnego zarządu, gdzie podejmowano decyzje związane z pozostałymi placówkami, sposobem ich administrowania, wykorzystaniem pracy więźniów, a wreszcie metodami likwidacji. Aleks do obozu trafił 30 maja 1940 roku. Profesorów polskich z akcji krakowskiej już w większości tam nie było. Jak wszyscy więźniowie, nowo przyjęci, przeszedł tę samą okrutną drogę z zatłoczonego wagonu wśród wrzasków, krzyków i bicia SS-manów do obozu. Skierowany na kwarantannę, przeszedł kompletną procedurę golenia, otwrzenia, przydzielenia pasiaka oraz numeru obozowego. 25 149. Na piersi i na nogawce miał wszyty czerwony trójkąt. Był tak zwanym więźniem politycznym, niebezpiecznym polskim podżegaczem, nacjonalistycznym dziennikarzem. Trafił do jednego z polskich bloków, całkowicie przeludnionego do tego stopnia, że gdy przyszła pora obiadowa, nikt nie mógł już w zasadzie siedzieć. Więźniowie jedli stojąc. Potworny smród, dzikie, przepełnione szaleństwem oczy wokół, strach. Jedną z pierwszych obozowych mąk, które przechodził, był tak zwany sport. Zanim więźniowie z kwarantanny trafili do komand roboczych, znęcali się nad nimi kapo oraz SS-mani, zadając im rozmaite ćwiczenia, które znali z musztry wojskowej albo z zajęć sportowych. Był to więc rodzaj nie tylko bezsensownego znęcania, ale także próba eliminacji więźniów słabych i nie nadających się do pracy. Sportem mogło być w zasadzie wszystko. Żabki, czyli skakanie w przysiadzie w kółko, pompki, brzuszki, wszystko w setkach powtórzeń, ale na przykład także zwykłe kucanie z rękami za głową, przysiady. Ci, którzy nie wytrzymywali i padali, byli kopniakami i biciem zmuszani do kontynuowania. Jeśli zemdleli, oblewano ich zimną wodą. Sport przybierał także postać makabryczną. Poeta Kazimierz Andrzej Jaworski wspominał, że na plac apelowy zagnano 2 bloki, czyli około 600 osób. Kazano im biegać w kółko, a po chwili wydano jednemu z bloków komendę hinlegen, czyli padnij. Drugi musiał przebiec po tych, którzy padli. Był to już czas, gdy obozowym obuwiem były drewniane chodaki. Wielu tego sportu nie przeżyło. Trwające wiele godzin tortury były pierwszym momentem, w którym Aleks usłyszał w obozie muzykę. Pieśń sama od siebie przyszła mi na pomoc. W pierwszych tygodniach pandemonium kwarantanny wargi zanadto były opuchłe, aby śpiewać. Rozlegał się natomiast wokół znienawidzony śpiew niemiecki. Radosne piosenki, które trzeba było ćwiczyć. Schwarzbrom ist das Haselnuss. Schwarzbrom bin auch ich, auch ich, auch ich. Schwarzbrom muss mein Mädel sein, gerade so wie ich.
Zowi, 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 iś. Zowi, 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 iś. Radośnie. Te bestie, Niemcy, wiedzieli jak najbardziej zatruć człowiekowi ostatnie chwile ich drańskimi, słodziutkimi na pozór melodiami. Na placu Apelowym nieraz 20 000, 30 musiało wyjść swoim oprawcom i znowu radośnie. In Ester Wegen war ich zwar Hollaria, Hollario. Żadnej pieśni w świecie nie śpiewało tyle tysięcy, setki tysięcy, a nawet miliony ludzi podczas II wojny światowej. Śpiewano ją w każdym obozie. Poświęcimy na przykład Im Lager Auschwitz war ich zwar und so weiter. W archiwum Kulisiewicza był specjalny dział, który nazywał się Muzyka i sadyzm. Nie bez powodu. Nakaz nauczenia się na pamięć oraz wykonywania przy różnych okazjach tych niemieckich piosenek wojskowych, ludowych, tradycyjnych był również formą opresji. Podobnie jak to, że obowiązującym w obozie językiem był niemiecki. W żadnym innym strażnicy nie porozumiewali się z więźniami. Kulisiewicz pisał, że więźniom groził wręcz zalew niemieckiej piosenki i niemieckiej muzyki. Piosenka niemiecka śpiewana przymusowo była także rodzajem upokarzającego kamuflażu. Śpiewać musiały komanda, które wracały po robocie do obozu. Co ważne, wracały one nierzadko ulicami Oranienburga. Obóz nie był od miasta całkowicie odizolowany. Choć otaczał go wysoki mur, ludność niemiecka dobrze wiedziała, co to za miejsce i niemal codziennie widziała kolumny wynędzniałych ludzkich szkieletów maszerujące z powrotem do obozu, a za nimi ciągnięte tak zwane Leichenwagen, czyli wozy, na których leżeli zmarli häftlingowie, czyli więźniowie, którzy padli w czasie pracy. Także i trupy musiały stawiać się na wieczornym apelu. No i te kolumny zmuszano do śpiewania. Tutaj mała dygresja. W nagraniu, które przed chwilą słyszeliście, Kulisiewicz powiedział, że zaśpiewana przez niego piosenka znana była we wszystkich niemieckich kacetach. To nie jest do końca prawda. On sam w zapisie mówił Strzelewiczowi, że, cytuję, w Treblince komendant nakazał, by skomponowano dla niego marsz, rodzaj hymnu, w którym zawarta byłaby pochwała obozowego życia. I oto ludzie, którzy czuli woń palonych trupów, którzy maszerowali na śmierć do komór gazowych, musieli śpiewać. Nasz krok jest ostry, patrzymy w przód, jesteśmy wierni. Jesteśmy w Treblince, bo to jest nasz los. To jest potworne. Ta muzyka, ten sadyzm. Dysponujemy nagraniem tej pieśni z Treblinki, całkowicie wstrząsającym. Posłuchajmy najpierw, a potem powiem dlaczego. Festim Schritt. Und tritt und der Blick geradeaus. Immer fest und fest an die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Das ist ein Original. Es kann kein Jude heute mehr.
Głos, który przed momentem usłyszeliście, nie należał do Aleksandra Kulisiewicza, ale do byłego Unterscharführera SS Franza Suchomela, który służył w Treblince, gdzie był odpowiedzialny za przejmowanie przychodzących transportów żydowskich oraz za rzeczy skonfiskowane więźniom. Zasłynął rzekomo zwracaniem się do przybyłych kobiet: szybciej, drogie panie, woda w łaźniach robi się chłodna. W Treblince mordowano w komorach gazowych. Suchomel po wojnie był sądzony w procesie zbrodniarzy z Treblinki. Dostał 6 lat. Nagranie pochodzi z głośnego filmu Shoah Claude'a Lanzmana i zostało dokonane po kryjomu. Suchomel zgodził się z Lanzmanem porozmawiać, ale nie wiedział, że jest nagrywany. Na końcu tego nagrania mówi: i co? Jest pan zadowolony? Żaden Żyd tej piosenki nie zna. Ta scena jest jedną z najbardziej wstrząsających w całym obrazie filmowym, który trwa bodaj 9 godzin i bodaj najlepiej ilustruje to, co Kulisiewicz nazwał sadystyczną muzyką. Wróćmy do opowieści Aleksa. Naturalnie stopniowo i u niektórych więźniów rodził się opór, który, jak wiemy, w obozie skierowany był raczej do wewnątrz. Rodził się w całkowitej konspiracji. Ale nawet taki opór był niezbędny, by zachować zdrowie psychiczne, by przetrwać. O takiej formie oporu i o swoich śpiewaczych w obozie początkach mówił Kulisiewicz w autobiograficznym dokumencie Jak umierał mój głos. Groził nam wszystkim zalew tych zwyrodniałych, pełnych sadyzmu pieśni. Czesi bronili się. Było w Sachsenhausen ponad 1200 studentów. Tworzyli swoje zespoły rewelersów, śpiewali piosenki ludowe, studenckie. A z Polaków nie myślał o tym nikt. Cóż, że czasem zaśpiewano jakiegoś górala czy ułani, ułani, to było krążenie w tej samej ślepej uliczce. Nie zaprzeczam, że taka pieśń też podtrzymywała na duchu. Ale tu trzeba było wyrazić bunt. Trzeba było zdobyć się na szaleńczą odwagę, aby wobec wszystkich zaśpiewać wszem wobec to, co w każdym sercu naszym tkwiło, co płakało tam, co raniło nas śmiertelnie. Ktoś musiał paść ofiarą, gdyby go nakryto. I tutaj powoli znajdywałem swoją drogę. Cóż tam wszystkie filmy belgijskie, cóż napuszony Wiedeń, moje pseudo nagrania, o tym nikt w obozie nie wiedział. Rzecz dziwna, z takiego kiciunia samochwały, bo pseudonim mój brzmiał wlakże Kicio Bimbuś. Kicio, który sobie z ryskiego bimba, z takiego kiciunia samochwały stawał się inny człowiek, ale podświadomie. Tu było jeszcze jedno. Chciałem się zrehabilitować. Nikt nie wiedział czemu. Pamiętam mój pierwszy występ na bloku 65. Pracowałem wtedy w strasznym komandzie Stubenroder, wyrywacze korzeni. Takie drzewsko ciągnęło się łańcuchami
twarze zwrócone były w stronę konarów, a Vorarbeiter walił nas po twarzy pejczem, drutem, kijami, czym nie było. Er Sauhunde, er Halunke, los, weitermachen! Twarz miałem całą siną. Wyglądałem jak zmasakrowany hulaka. Ludzie na bloku patrzyli z wielką ufnością, że ten mały Aleks coś zaśpiewa. Chyba ładnie. Cóż miałem im zaśpiewać? Jeszcze nie zdobyłbym się na odwagę, aby w śpiewie moim napiętnować obóz. Sięgnąłem do repertuaru wesołej lwowskiej fali. Piosenka nie była zbyt wesoła. Tutaj nie przymykałem już oczu, jak po raz pierwszy na estradzie z cyganem Matiasem patrzyłem na tych ludzi wprost. Panowało między nami cudowne zgranie. Każde słowo było jak gdyby odważone w jego treści, w jego potędze, w jego prawdziwej miłości tego, co bezpowrotnie minęło. Złożyłem ręce jak do modlitwy i śpiewam. Pamiętasz pokój dziecinny mój? Ja byłem królem, ty byłeś zbój. Stół był namiotem, a zwykle pod tym szef rozbójników spał. Pamiętasz wojsko z tektur i blach? Pamiętasz w ciemnym pokoju strach? Te paniki z mydła i te powidła, coś ze spiżarki kradł. Piosenka nieaktualna, naiwna i nierealna. Piosenka, którą zapomniał świat. Piosenka o czymś, co było, minęło i nie wróciło, na którą już wyrok czasu padł. Ktoś może czeka nawet ją, ktoś powie może ładna, ktoś dziś piosenkę małą tę zaszczyci nawet łzą. Tę dziwnie nieaktualną, naiwną i nierealną piosenkę zanuci morze
Sierkiń z Polskiego Radia, czy inny specunio powiedziałby, cóż to za wycie. Owszem, ma pan trochę racji, ale tam trzeba było śpiewać trochę inaczej. Ludzie słaknieni byli śpiewanego słowa. Każdy ton, jeśli ktoś go o ułamek sekundy przeciągał, wcale to nie szkodziło. Stąd takie lagrowe abbiacere. Wręcz przeciwnie. Gdybym to śpiewał legato, ściśle jak w nutach, wyszłaby z tego lemoniada. No weźmy. Pamiętasz pokój dziecinny mój? Ja byłem królem, ty byłeś zbój. Stół był namiotem, a zwykle pod tym niech szlak trafi. Ale wam wszystkim na tym normalnym świecie ta druga interpretacja bardziej się podoba. Niech war. Jeszcze do tego taki bitlesowski ten tam, tam, bu, tam, bu, tam, bum, 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 bum. Wot muzyka. Ten debiut nie był jeszcze niczym niezwykłym. O tym, że w obozie śpiewano, recytowano wiersze, pisał także w swoich wspomnieniach Gwiazdomorski, który pół roku przed przyjazdem do obozu Kulisiewicza przeżywał tam święta Bożego Narodzenia. W mieszanym towarzystwie składającym się z niemieckich komunistów i więźniów polskich opisywał śpiewanie komunistycznych pieśni, nieokreślonych churalnych pieśni obozowych oraz granie na instrumentach. Klonowski grał na skrzypcach Kujawiaka, Obertasa i Dudziarza Wieniawskiego, menueta Beethovena. Niemcy śpiewali kołysankę Brahmsa, wystąpili w kilku udanych skeczach artyści berlińskiego Teatru Scala. Ale na Lagrze takie rzeczy się nie zdarzały. Śpiewanie Kulisiewicza odbywało się w całkowitej tajemnicy. Dlatego mówił, że nie mógł odważyć się początkowo na śpiewanie o obozie. Śpiewał więc po prostu polską piosenkę z przedwojennych lat, co samo w sobie mogło go kosztować życia. Jednak im więcej czasu w obozie upływało i im bardziej więźniowie zaczęli kojarzyć Kulisiewicza ze śpiewaniem, tym repertuar się rozwijał i poszerzał. Jedną z pierwszych pieśni, która powstała w obozie, był Muzelman. Była to parodia, jak większość pieśni, które Kulisiewicz w obozie skomponował. Parodia w sensie muzycznym. Za jej pierwowzór posłużył cyrkowy numer Szanghaj, którego nauczył się w czasie, gdy za cyrkówką Alą uciekł z domu rodzinnego i występował. Pamiętacie historię o tym, jak ojciec Aleksa miał go w Rybniku siłą zdejmować ze sceny. Pod którą to pieśń oczywiście został podłożony inny tekst. Sama piosenka wydawała się idiotyczna, bo Aleks wcielał się w niej w oryginale, w Chińczyka, który użala się nad sobą i śpiewa o swoich skośnych oczach. Dzisiaj by coś takiego pewnie nigdzie nie przeszło. Co zadziwiające, obiektem satyry w obozie nie był żaden Chińczyk, ale w nowym tekście muzułman. Zjawisko znane we wszystkich kacetach. Muzułman był skrajnie wyczerpanym więźniem, który udręczony, wychudzony tracił kontakt z rzeczywistością. Nękany lagrową gorączką, czyli durchwalem, inaczej krwawą biegunką, był już najczęściej jeszcze żywym, ale już trupem. Żart z kogoś takiego wydaje się z dzisiejszej perspektywy wręcz obraźliwy, ale nie wolno nam przypisywać i rozumować naszymi kategoriami. Występ Aleksa z tą piosenką, uzupełniony o prosty układ choreograficzny, odbywający się oczywiście na bloku, w ukryciu, późnym wieczorem i w pełnej tajemnicy wobec kilkudziesięciu zaufanych kolegów, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, z owacjami wręcz. Po pierwsze dlatego, że więźniowie nie chcieli być muzułmanami. Śmiech był bronią przeciw zagrożeniu. Poza tym widzieli w niektórych fragmentach obraz samych siebie, swoich własnych zachowań. A człowiek chce przeglądać się w sztuce.
chce widzieć własne oblicze w lustrze, chce być inspiracją, nawet jeśli dziełem jest cyrkowa piosenka o niezbyt ambitnej treści i charakterze. I jeszcze jedno. Ta piosenka jest satyrą tylko pozornie. Zawiera w sobie lament i groteskę. Jest numerem z cyrku śmierci. I to dla słuchaczy było całkowicie zrozumiałe. Laszek jestem ja poganin, wszyscy mnie tu mają za nic, że bongą, bongą pogoniają mną. A ja zaś miły draniu mam w dużym poważaniu, poważaniu ich mam. Czodo ja mam pinki, ale czerwoni, i uziuty ten srogie kajc, a muzulman, mordę bym ci dał, a kiepy zbierasz pan. Kopnieć mało do chleba, ze siat zadryć ani nie da, ruchu cuchu iść do lobu, a ja dalej firułeś. Boże, czyż mi źle? Cholera psia krew, nowego forarbeitra, niech go ma krew zaleje dziś. A muzulman, muzulman, jakiś wielki pan, jakiś wielki. Pieśni rodziły się w głowie Aleksa na takiej samej zasadzie, na jakiej tworzyły się sztychy agrafką w więzieniu Gestapo na Alexanderplatz w Berlinie. Układanie kolejnych słów było zajęciem, któremu oddawał się kompulsywnie, stale, w trakcie najcięższych robót i niekończących się apeli. Wspominał. W obozie należało skracać sobie za wszelką cenę czas ciągnących się w nieskończoność apeli. Więźniowie padali na ziemię, umierali z głodu, z zimna, z wycieńczenia. Jak wszyscy, byłem wtedy słaby, wymizerowany i po prostu chwiałem się na nogach. Ale na przekór nieszczęściu przymykałem oczy i słowo za słowem tkałem w myślach jakiś nowy utwór. Koncentrak schodził wówczas na dalszy plan. Byłem wówczas jak w transie i musiałem wprost szczypać się po rękach, by uświadomić sobie, gdzie właśnie jestem. Koledzy poszturchiwali mnie i przyjaźnie gderali. Znowu coś tam bredzisz wierszem? Układanie tych wierszy było jednym, a wykonywanie drugim. Ono właśnie stało się celem. Jednym z najbardziej mordujących psychicznie zjawisk w obozie było to, że więźniowie nie widzieli celu swej udręki, nie widzieli sensu życia. Znaleźli się tam bez sądowego procesu i bez wyroku. Nie wiadomo było, ile im pozostało do wyjścia. Każdy dzień przynosił nowy znój, cierpienie, upokorzenia. Po co tak żyć? W Grossrosen więźniowie rzucali się z klifów wysokiego kamieniołomu na sam dół, by skrócić swoją mękę. Wielu wybierało rzucenie się na druty pod napięciem. Nie chcieli i nie mogli dłużej znosić tego, co dla nich uszykowało SS i funkcyjni więźniowie oraz kapo. Przetrwanie w obozie mogło zapewnić wyznaczenie sobie jakiegoś celu, nadanie życiu sensu. Alex nadał tworzyć pieśni, śpiewać, dokumentować w ten sposób to, co działo się w obozie, ludzkie krzywdy, nazistowskie zbrodnie. Tworzyć rodzaj pieśniarskiego reportażu. Naturalnie nie mógł niczego zapisywać. Więźniowie nie mogli mieć papieru ani przyborów do pisania. Odnalezienie jakichkolwiek zapisków czy notatek o tym, co działo się w obozie, karane było śmiercią. Mógł więc polegać na własnej pamięci. A że była ona znakomita, stopniowo tworzyło się w głowie archiwum. W swoim pamiętniku poetyckim z Sachsenhausen, wydanym po wojnie w Lublinie, napisał:
ryłem i ryłem w mózgu każdą linijkę, każdy przecinek i średnik, na białym tle, czarnymi jak rozpacz czcionkami. Im więcej nieszczęść ludzkich i dramatów widział Kulisiewicz w Sachsenhausen, tym więcej powstawało pieśni, które miały charakter upamiętnień. Tym większa była kolekcja zmarłych, o których musiał pamiętać. Wspominałem już, opowiadając o historii obozu, że w roku 1941 trafili do niego więźniowie radzieccy. Jedni z pierwszych, które zwycięski Wehrmacht pojmał w początkowych tygodniach operacji Barbarossa. Jesienią 10 tysięcy z nich zostało zamordowanych. Część w obozie jednak została i likwidowana była stopniowo. Jednym z tych, którzy przetrwali do zimy, był 17-letni Aleksiej Sazonow z Gorki. Oddaję głos Kulisiewiczowi. Pracowaliśmy razem w SS-mańskiej fabryce butów. Ruskich przewieziono do lagru jesienią 1941. Tysiące z nich rozstrzeliwano na tak zwanym Industriehofie, niby to na placu przemysłowym, przy dźwiękach głośnych marszów nadawanych przez megafony, by zagłuszyć strzały. Niektórym jeńcom udawało się na jakiś czas zadekować w pracy, jakkolwiek wiedzieli, że nie unikną losu tych, którzy już odeszli. Do owych szczęśliwców należał Aleksiej. Choć nasza fabryka graniczyła z placem przemysłowym i wiatr nieustannie przynosił ze sobą słodkawy zapach palonych ciał, chłopak wierzył czasem, że pomimo wszystko przeżyje. W końcu jednak nadszedł mój ostatni wieczór z Sazonowym. Chłopiec przeczuwał coś złego, był pochmurny, ale jednocześnie zawzięty. Pracowaliśmy na nocnej zmianie. Było to w styczniu 1942 roku. Zaduch palonych zwłok stawał się coraz silniejszy. Aleksiej opowiadał mi kilka dni temu, że miał babcię, która mieszkała na Białorusi i czasem ją odwiedzał. Od niej nauczył się pewnej piosenki ukraińskiej. Zresztą wiecie, melodię tę przejęli także polscy harcerze. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, doły. Podczas gdy inni współwięźniowie uważali, czy nie zbliża się kapo lub SS-man, zaszyłem się wraz z Aleksiejem w ciemny kąt fabrycznego baraku. Chłopak chciał koniecznie coś zaśpiewać. Doszło do nas również kilku innych kolegów. Patrzyliśmy, jak Sazonow siedzi skulony, pełen złych przeczuć. Pieśń swoją, nazwaną Hekatomba, rozpoczął śpiewać w tej właśnie pozycji. Oto przekład polski, sporządzony już po śmierci Aleksieja. Żal, żal, żal mój płynie, krematorium czarne dymi. Ból, ból, ból straszliwy, ogień czeka mnie. Poczynając od słów ból straszliwy, Sazonow wstawał zwolna, a przy słowach ogień czeka mnie podnosił ręce wysoko w górę. Przed śmiercią siny nagi. Dym, dym, dym plugawy z dusi ukanie krzyk. Błagam ciebie, matuleńko, bym nie zdychał pomaleńku. Dym, dym, dym nie
niech zdławi was germańskie wsi. Kontynuuje wspomnienia Kulisiewicza. Nie było czasu na dłuższe śpiewanie. Zbliżał się jakiś forman. Chłopak uścisnął mi mocno rękę. Przeczuwał, że nie wróci. I rzeczywiście nazajutrz zabrakło już Sazonowa w Schuhfabrik. Pozostał w izolirungu dla ruskich, ale i nawet stamtąd zdołał przekazać znak życia. Stanisław Keles-Kraus, który jako lekarz obozowy poświęcał wszystkie siły ratowaniu nieszczęsnych jeńców, doręczył mi ukradkiem drugą część Hekatomby. Od słów „Błagaj Boga, matuleńko, bym nie zdychał pomaleńku”. Skreślił ją w pośpiechu na papierze wyrwanym z worka cementu. Za wszelką cenę postanowiłem zobaczyć jeszcze Aleksieja. Gdy podszedłem pod płot izolirungu, zauważyłem, iż chłopak siedział z kilkoma jeńcami. Słaby, zgięty w pół, widocznie zbity. Przywołałem go z cicha. Sazonow, eto ja, Alex. Zaczął się podczołgiwać w moim kierunku i w tej właśnie chwili jakiś funkcyjny Szwab, zawodowy bandyta z zielonym winklem na więźniarskiej bluzie, uderzył Sazonowa kijem, kopiąc go i wymyślając. Tej samej nocy przełożyłem ostatnią pieśń młodego Rosjanina na język polski. Odtąd śpiewałem ją nieraz podczas całego swojego pobytu w Sachsenhausen, by właśnie tam najpierw uczcić jego pamięć. Jakiś czas temu napisałem o tym, że w Polsce dobrze się pamięta o powstaniu warszawskim, ale znacznie słabiej o powstaniu w obozie w Treblince. Owszem, było mniejsze, ale jakże wstrząsająca jest świadomość, że w obozie, w którym wszyscy niemal więźniowie byli zatrudnieni przy taśmie śmierci, jak określał ten obóz Franz Suchomel, dobrze funkcjonującej taśmie śmierci, tak dokładnie mówił, biorący codziennie udział w mordowaniu tysięcy Żydów oraz sowieckich jeńców, więźniowie jednak się zbuntowali. Jak to było możliwe, że podnieśli rękę na wszechwładnych panów życia i śmierci z SS? Wreszcie ta ich potrzeba odejścia z godnością. Okropieństwa Treblinki były znane starym numerowcom, a od pewnego czasu Kulisiewicz był już staronumerowcem, czyli więźniem siedzącym już długo, mającym pewne doświadczenie obozowe. W jego pamięci przechowała się jedna z najbardziej poruszających pieśni, choć ułożona w Sachsenhausen, to mająca swoje źródło właśnie w Treblince. Znów przytoczę wspomnienie Kulisiewicza. W Lagrze poznałem przypadkowo Arona Libeskinda. Był to młody, wysoki, kiedyś chyba barczysty człowiek w ostatnim stadium wyniszczenia. Pracowaliśmy razem, zamiatając chodniki. Opowiedział mi swoją historię. Była tak niesamowita, że myślałem, iż wyznaje ją człowiek obłąkany. Otóż Aron mieszkał sobie wraz z żoną Edytą i maleńkim synkiem w Biłgoraju. Był zegarmistrzem. W 1942 roku zabrali ich wszystkich do Treblinki. Ponieważ odznaczał się wyjątkową siłą, SS-man Pützinger skierował go do noszenia trupów. Aron musiał patrzeć, jak zabijano jego żonę, jak uśmiercano syna. Pützinger, zwany przez więźniów Piklingiem, ponieważ lubił wędzić i palić zwłoki, wykazywał jakąś słabość w stosunku do Arona i pozwolił mu pozostać w krematorium przy ciele swojego synka przez kilka godzin nocnych. Nieszczęsny ojciec rozdygotanymi rękami wygrzebał ciało synka ze stosu trupów. Skulił się w przysiadzie, a w końcu położył się obok niego. Wokół panowała cisza, było ciemno. Zaduch zwłok nie przeszkadzał mu, bo przecież nosił je całymi dniami. Zresztą był bardzo zajęty, w myślach bowiem układał jedyną chyba w świecie kołysankę dla nieżyjącego dziecka w krematorium. Rankiem, gdy wyszedł z krematorium, włosy miał całkowicie białe. Niemcy nazywali go odtąd Grauer Halbidiot. Potrafił jednak zbiec z Treblinki, co tylko nielicznym się udało. Zdobył paszport na fałszywe nazwisko obywatela z USA, Artura Goldfisha, i żeby zmylić ślady, bezczelnie przedostał się aż do Berlina. Mówił do mnie: wolałem być w samej paszczy lwa. Pracując jako zegarmistrz w dzielnicy Lichterfelde, w suterenie pewnego dnia ujrzał już kilku młokosów z Hitlerjugend, jak znęcają się nad jakimś starym Żydem. Wyskoczył z warsztatu, zdzielił pięścią jednego z nich. Nadbiegła policja. Gestapo dokładnie zbadało jego dokumenty, fałszerstwo wyszło na jaw i Libeskind wylądował w Sachsenhausen. Nie rozstrzelano go, gdyż zataił fakt ucieczki z Treblinki. Początkowo nie wiedziano zresztą, że mają do czynienia z ortodoksyjnym Żydem. Wyszło to dopiero na jaw w więźniarskiej łaźni.
Historię tę opowiadał mi Aaron w ciągu paru dni, gdyż pilnowano nas przy pracy, a z Żydami nie wolno było na zbyt dużo rozmawiać. Obserwowano nas z wież strażniczych. Żyd był już, jak to się mówi, na wykończeniu. Spluwał krwią, kolana miał grubsze niż uda, ciało przeźroczyste. Nogawkami spływały od czasu do czasu stróżki kału, ale żydowska zawziętość kipiała w nim i aż rozsadzała go od środka. Był bardzo wysoki, stawał nade mną, zginał się i rozcapierzonymi palcami groził, że zadusi mnie, jeśli natychmiast nie będę przekładał z jidysz jego kołysanki. To moja jedyna zemsta, goju, szeptał groźnie, charcząc. Co gorsza, miał dość dobrze opanowany język polski, musiałem więc rzetelnie przekazać jego słowa. Oto synek leży, synek mój, małe piąstki w usta wgryzł. Jakżeż ciebie w ogień rzucę tu, złote włoski śliczne twe. Lulaj, lulaj, synku mój, lulaj, lulaj, synku mój. Z tym lulaj, synku mój, była pewna dyskusja, bo Aaron mówił, jak pamiętam, lulinka mein kindele, co znaczyło uśnij, moje dziecię. Lecz zgodził się na lulaj, synku. Straszno miał twarz, gdy z pamięci przyzywał treść drugiej zwrotki. Podłe słońce, czemu milczysz? Wszak widziałem wszystko tu. Główkę jego roztrzaskali o kamienny, zimny mur. Patrzą w niebo ciche oczka twe i zastygłe krzyczą łzy. Synku, wszędzie, wszędzie twoja krew, a przeżyłeś latka trzy. Wymawiając słowa trzy, Aaron pokazywał tę cyfrę na palcach. Zanosił się płaczem, potem znów wygrażał. Ty przeklęty goju, tłumacz, ścierwo, inaczej cię zaduszę. Tekst, jak pan widzi, jest niewygładzony, pozbawiony nawet rymów, bo przekładałem go ze strachem w pośpiechu. Aaron odśpiewał mi raz w języku jidysz fragment końcowy drugiej zwrotki. Zaczął jakby krzyczeć, co zwróciło uwagę pracujących opodal więźniów. Nie drzyj się, bo podpadniemy, napominałem Żyda. A poza tym, cóż to ma być za kołysanka, w której się krzyczy? Spojrzał na mnie z pogardą. Aleś ty durny, odparł. Przecież ja chciałem zbudzić moje dziecko. Posłuchajmy tej kołysanki w nagraniu dokonanym przez Kulisiewiczu dla Folkway Records. Krematorium czarne głuche, bramy piekieł, trupów stos, śliskie sztywne ciała w lokę. Wiałem w jedną noc. Oto synek leży, synek mój, małe piąski w usta wgryzł. Jakżeż ciebie w ogień wrzucę tu, złote włoski śliczne twe. Czemu milczysz? Wszak widziałem wszystko.
kotu. Główkę jego roztrzaskali o kamienny, zimny mur. Patrzą w niebo ciche oczka twe i zastygłe krzyczą łzy. Synku, wszędzie, wszędzie twoja krew. A przeżyłeś latka trzy. Spotkanie z Aaronem Libeskindem było jednym z pierwszych ważnych spotkań Kulisiewicza z tragedią narodu żydowskiego. Należy pamiętać, że Sachsenhausen nie był obozem zagłady, w tym sensie, że nie przyjeżdżały do niego masowe transporty całych żydowskich rodzin, jak do Oświęcimia czy Treblinki. Oczywiście była tam pewna grupa Żydów, izolowana od reszty więźniów, fatalnie traktowana, szczególnie w porównaniu z więźniami niemieckimi czy nawet polskimi. Kontakty jednak się zdarzały. Jeden z nich przydarzył się również Kulisiewiczowi. W efekcie doprowadzając do zawiązania się bliskiej przyjaźni i powstania jednej z najważniejszych pieśni, jakie w swojej pamięci wyniósł Sachsenhausen Alex. Żydowskiej pieśni śmierci. Ale po kolei. Martin Moszek Rosenberg był od Kulisiewicza o blisko 20 lat starszy i siedział w Sachsenhausen dłużej niż on. Pochodził spod Mławy, ze Szreńska. Z przekonania był komunistą. Jeszcze jako nastolatek wziął udział w rosyjskiej rewolucji roku 1905. Uciekał przed prześladowaniami do Austrii. W Wiedniu podjął studia muzyczne, kontynuował je we Włoszech i to tam prawdopodobnie zmienił nazwisko z Martina Rosenberga na Rosberry Darguto. Tak też został zapamiętany. Choć wywodził się z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, nie był na co dzień wyznawcą judaizmu. W życiu całkowicie poświęcał się dwóm sprawom: idei ruchu robotniczego oraz muzyce. Obie te sprawy zresztą połączył. W 1920 roku trafił do Berlina. Był już wówczas renomowanym nauczycielem śpiewu i chórmistrzem. Stosował nowatorskie metody budowania chóru z indywidualnie prowadzonych głosów. Z każdym śpiewakiem starał się pracować osobno. Miał przekonanie, że muzyka nie jest dla wybranych, dla elity, ale jest genetycznie zakodowaną umiejętnością każdego człowieka. Prędko w Berlinie zaczął działać na polu edukacji muzycznej najmłodszych, szczególnie tych z biednych, robotniczych rodzin. W tym właśnie widział swoją misję. Długo przedtem, jak w Wenezueli powstał program El Sistema, Rosberry robił coś podobnego. Wierzył, że w muzyce, edukacji muzycznej i wspólnym śpiewaniu jest szansa, by dzieciaki z rodzin, które najpierw boleśnie uderzyła wielka wojna, a następnie światowy kryzys gospodarczy, mogły uniknąć nędzy. Ale muszą mieć w życiu jakiś cel. Tym celem mogło być wspólne wykonywanie muzyki. Rosberry sformował więc w Berlinie chór, który początkowo składał się z kilkunastu członków. Nosił on nazwę Gesangsgemeinschaft Rosberry Darguto. Jego członkami były zarówno dzieci, jak i dorośli wywodzące się z ubogich robotniczych rodzin. Chór prędko zyskiwał sympatię nowych członków i wkrótce zaczął liczyć już ponad 400 osób, a z fabryk i lokalnych domów kultury zaczął przenosić się do profesjonalnych sal koncertowych. Na występy tego towarzystwa śpiewaczego przychodzili krytycy muzyczni i pisali bardzo pochlebne recenzje.
Chór stopniowo zyskiwał sławę, już nie jako rodzaj fenomenu, ale jako pełnoprawny zespół artystyczny, zdolny wykonywać nawet skomplikowany repertuar. Oczywiście najgoręcej chwaliła go prasa lewicowa, socjalistyczna i komunistyczna, która w działaniach Rosberiego widziała doskonałe spełnienie idei Marksa i Engelsa. Wszystko to oczywiście skończyło się w roku 1933, gdy kanclerzem Republiki Weimarskiej został Adolf Hitler, a Republika zaczęła przekształcać się w III Rzeszę. Oczywiście naziści rozpoczęli proces przejmowania instytucji, w tym instytucji kultury. W kierowanym przez Goebbelsa Ministerstwie Propagandy dla muzyki został stworzony osobny pion, a wszystkie wolno działające orkiestry czy chóry musiały obowiązkowo zostać zarejestrowane przez państwo i zrzeszone w centralnie sterowane organizacje. Takiej propozycji nikt Rosberiemu nawet nie składał. Jego lewicowy chór został po prostu rozwiązany. Dopóki więc mógł, Rosberg ratował się w Berlinie prywatnymi lekcjami muzyki, usiłował zakładać jakieś mniejsze zespoły, polegał na pomocy przyjaciół. Nie minął jednak rok, a wprowadzono przepisy, które Żydom całkowicie uniemożliwiły jakąkolwiek działalność publiczną, a także zarobkowanie. Nie wolno im było także uczyć muzyki. Pętla na gardle Rosberiego się stopniowo zaciskała. Gdy życie w Berlinie, w mieście, które uwielbiał, które było dla niego dotychczas symbolem artystycznej wolności i postępowych idei, stało się niemal niemożliwe, wyjechał do Warszawy. W Polsce przebywał od roku 1934 do 1939. W październiku roku 1938 Niemcy zorganizowali tak zwaną Polenaktion. Skierowana była ona do polskich Żydów, którzy wyemigrowali, tudzież zostali wyrzuceni z Niemiec we wcześniejszych latach. Zgodnie z tą akcją mogli oni powrócić do kraju, zlikwidować swoje mieszkania, zakończyć interesy i przekazać je władzy państwowej. Aby to umożliwić, rząd Rzeszy wydawał krótkoterminowe wizy. Derguto z jednej z takich wiz skorzystał i w sierpniu roku 1939 pojechał do Berlina, by pożegnać się z przyjaciółmi, z ukochanym miastem, no i domknąć swoje sprawy. W mieszkaniu w dzielnicy Rudow spędził ostatnią noc ze swoją wieloletnią kochanką, tancerką Katenią von Malotki. 1 września, gdy Niemcy rozpoczęli atak na Polskę, jeszcze był w Berlinie. Chciał jak najprędzej wracać do Warszawy, co wszyscy przyjaciele mu odradzali. On jednak się uparł. Co więcej, chciał to zrobić wszystko lege artis i zgłosił się na posterunek niemieckiej policji, by wydano mu pozwolenie na powrót do Polski, gdzie rezydował. To był poważny błąd, śmiertelny błąd. Na policji uznano go za obywatela państwa wrogiego Rzeszy, wszak dzień wcześniej Niemcy napadły na Polskę, i zatrzymano go, a 13 września przewieziono do Sachsenhausen. Okoliczności poznania się Aleksa i Rosberiego były dość niezwykłe jak na realia obozowe. Zaczęło się od tego, że w początku roku 1940 kierownictwo obozu dopuściło możliwość pisania listów. Naturalnie musiały być one poddawane ścisłej cenzurze. Nie wolno było pisać o warunkach panujących w obozie, a tym bardziej o współwięźniach. Nie wolno było podawać żadnych personalnych informacji o załodze. Można było pisać rzeczy konwencjonalne i prosić o paczki, co było w jak najlepiej pojętym interesie samych Niemców, którzy przychodzące przesyłki otwierali i zabierali z nich co cenniejsze rzeczy. Żywność, która w paczkach się znajdowała, dla więźniów była bezcennym uzupełnieniem głodowej obozowej diety. Ale to nie wszystko. Przede wszystkim ogromnym wsparciem mentalnym była możliwość nawiązania jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Więźniowie odizolowani od świata, zabrani zazwyczaj nagle, przetrzymywani bez wyroku, nie wiedzieli, co stało się z ich bliskimi. Otrzymanie wiadomości, że żyją, było już czymś cennym, daniem sobie jakiegokolwiek powodu, by to piekło przetrwać. Było także iskierką nadziei, że może ktoś pomoże, jeśli się dowie, gdzie ich bliski przebywa. Aleks chciał napisać do ojca. Problem był w tym, że aby móc wysłać list, więzień musiał kupić znaczek, co było wymaganiem całkowicie nierealnym, bowiem więźniowie zazwyczaj nie mieli własnych pieniędzy. Wszystko, z czym przyjechali, było im już przy przyjęciu do obozu odbierane. A przecież pieniędzy w samym obozie nie zarabiali. Aleks otrzymał informację, że jakąś kwotą pieniędzy rzekomo dysponują mieszkający w sąsiednim baraku
katoliccy księża pochodzący z Czech. Udał się do nich, mając zapewne nadzieję, że duchowni nie odmówią mu pomocy, szczególnie w tak ludzkiej sprawie jak napisanie listu do ojca. Jednak rzeczywistość obozowa była dla wszystkich bezwzględna. Owszem, księża mieli pieniądze, ale zażądali, by wierny coś im za to dał. Tymczasem Aleks dysponował jedynie lub aż kawałkiem margaryny. Nadzieja jest jednak potężną siłą i Aleks oddał im ten kawałek margaryny za kwotę pozwalającą wysłać jeden list. Wracając skwaszony do swojego baraku, spotkał po drodze Żyda, który widząc jego przybitą minę, zaczął z nim rozmawiać. Był nim Rosbery Darguto. Uwaga Aleksa przykuł fakt, że jego interlokutor nie zwrócił się do niego zwyczajowym obozowym ty, ale per pan, co zdradzało wielkomiejskiego inteligenta. Aleks opowiedział mu całą sytuację. Całkowicie w obozie normalną i spodziewaną. A ten zareagował zaskakująco. Skłonił Aleksa, by udać się do księży z powrotem i zrobić im awanturę o to, jak postąpili. Tak też się stało. Gdy Żyd zaczął im wymyślać, ci rozgniewani rzucili się na niego i chcieli go pobić. Trzeba było uciekać. No i ta przygoda zbliżyła do siebie dwóch, wydawałoby się zupełnie przypadkowych ludzi. Kulisiewicza i Darguto. Zaczęli ze sobą rozmawiać, okazało się, że mieli trochę wspólnych spraw. Obaj przed wojną zajmowali się muzyką, obaj pochodzili z Polski. Aleks studiował w Krakowie, Rosbery pracował w Warszawie. O tym, że ten drugi stworzył chór w obozie, Aleks dowiedział się jednak nie od samego Rosberiego, ale od członka tego chóru i swojego przyjaciela Bolka Marcinka, mającego wówczas zaledwie 17 lat. Sprawa była trzymana w najściślejszej tajemnicy. Tworzenie takiej samoistnej, kulturalnej organizacji więźniarskiej z całą pewnością spotkałoby się ze strony SS z najsurowszymi karami, których większość zaangażowanych zapewne w ogóle by nie przeżyła. Dwóch muzyków połączyło coś jeszcze, nie tylko wspólne wspomnienia. Tu oddam na dłuższy czas głos Aleksandrowi Kulisiewiczowi. Posłuchamy obszernego fragmentu jego biograficznego nagrania Jak umierał mój głos, w którym opowie zarówno o swojej znajomości z Rosberym, jak i o tym, jak powstała ta jedna z najważniejszych pieśni, żydowska pieśń śmierci. Rosbery zanucił mi kiedyś starą ludową piosenkę o 10 braciach, z których jeden umarł, zostało 9. Potem drugi umarł, zostało ich 8. Znałem taką piosenkę, była monotonna, prosta. Śpiewano ją na każdym podwórku inaczej. Zacznę od którejś tam dalszej zwrotki. Było sobie 6 braci, handlowali gęsią. Potem jeden z braci umarł, zostało się 5. Józel weźmie skrzypce, tefel weźmie bas. Od podwórka do podwórka jeszcze jeden raz. Józef weźmie skrzypce, tyfel weźmie bas. Od podwórka do podwórka jeszcze jeden raz. Było sobie 5 braci, handlowali drzewem. Potem jeden z braci umarł, zostało się 4. Weźmie skrzydło.
cefel we śnie gwoz. Od podwórka do podwórka jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Na tej kanwie powstała makabryczna, wołająca o pomstę do nieba żydowska pieśń śmierci. Jidysza Todesang. Pamiętam ostatnią próbę. Był ponury, słotny wieczór październikowy. Na drutach świszczał wiatr. Niebo zdawało się być jeszcze bardziej sinne i bezlitosne. Nie wiem, jakim cudem Rosberry zmontował nowy chór. Ludzie owrodzeni bestialsko wychudli, dygocąc zimna w ciężkich drewnianych kłapciach, bez pończoch, bez kalesonów. Wpatrują się w dyrygenta z tak bezgraniczną ufnością, jak dzieci w przedszkolu, kiedy zawita dziadzio mróz. Ponieważ był verdunklung, świecono ukradkiem jakąś elektryczną latarką. Ktoś trzymał ją od spodu, by przytłumić blask. Sprawiało to niesamowite wrażenie. Ręce dyrygenta rozpostarte nad chórem, jak macki dwóch trupich nietoperzy, rzucały czarny cień. A mały Isaac, ten najmłodszy, 9-letni, co chciał biedaczysko w obozie koniecznie zbierać znaczki, zasłaniał sobie rączką wybite i zaropiałe prawe oko. Kto wie, może myślał, że niewidzące oko oślepi latarka. Jidysza Todesang śpiewany był po niemiecku, aby dotarł do wszystkich. Pieśń rozpoczynały ochrypłe, złowieszcze basy. Był to tak zwany Todeswarnung, przedsmak śmierci. Nie usłyszycie tak tragicznego dolcze. Były to głosy pomordowanych dzieci żydowskich, niewinne, ciche, jak głosik Reginki, która umierać musiała stratowana w błocie. A niedawno temu Reginka nuciła. Lai li lai li lai la 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 la
lilaj, lilaj, lilaj. La 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 la. Aż nagle wychodził naprzód młody, piękny Żyd. Miał chyba 20 lat. Nie znałem go. Musiał być wlakże najwyżej kilka tygodni. Piersi muskularne, bicepsy, przepiękny męski kark. Widać było, że człowiek ten nie chce za żadne skarby świata umierać. On miałby pójść do gazu jak bokser zaszczuty przez 200 naraz bandytów. Patrzył w snop światła szwabskiej latarki. Wspaniały głos, baryton. Ciężko dziś odśpiewać całą gorycz i rozpacz i wisielczy obłęd, jaki krzyczał z jego oczu. Sein Brüder waren wir gewesen, haben wir gehandelt mit dem Wein. Einer ist gestorben. Sind wir geblieben, Leute? Dem Fiedel, weiche mit dem Bass, singe mir ein Liedel, müssen wir ins Gras. Fiedel, mit dem Fiedel, weiche mit dem Bass, singe mir ein Liedel. Wir ins Gas, ins Gas, ins Gas. Gdyby cały. Zostałem sam jeden z moją ostatnią piosenką. Tamtych wszystkich wymordowano. Nie mam nikogo, kto by ze mną zapłakał. Nur geblieben.
Sara sind ermordet. Denk ihr an alle neun, was hört mein letztes Lied, muss ich auch ins Gas. Idol, mir dem Fiedel, Weichen, mir dem Bass, hört mein letztes Lied. Oddali cichutko dziecięce głosy powtarzają motyw pierwszej zwrotki. Żydowskich jakoś weselsze. Zachwyśnięty jeszcze pieśnią, chór skopano, zbito. Jakiś drań zauważył, że Isaac chowa się pod koce. Do Erslach! Krzyknął. Schwycił chłopca za nogi, rozhuśtał go, rozhuśtał, popchnął i główka dziecka przebiła szybę. Isaac leży pod oknem skrwawiony rączką. Ach, nie mogę na to patrzeć. Rączką zakrywa to samo ślepe oko. Innych rozebranych do naga trzymano 7 godzin w przysiadzie. Loskniwaj! A potem do samego świtu umurosani w błocie klęczeć musieli na placu apelowym, lizać buty esmanom. Biegać szybko i biegać, ales i loszyć! Czy uwierzycie? Oni resztkami sił, na przekór wszystkiemu i wszystkim śpiewali.
Trwało to początkowo dwie, może trzy godziny, aż zapadła noc i zupełnie ochrypli. Dzisiaj, po tylu latach, kiedy nie mogę zasnąć, mam w oczach ich obraz. Jak wystukują rytm chudymi piszczelami. Korowód biało nagich straceńców. Nie zapomnę go do końca życia. Nie mógłbym spokojnie umierać, bo patrzy na mnie milczący mój przyjaciel Rosberry Darguto i Reginka i Isaac. Pamiętaj, musisz zaśpiewać wszystko. Pamiętaj, musisz wyśpiewać wszystko. Z tą misją Aleksander Kulisiewicz opuścił obóz Sachsenhausen w jednym z najstraszliwszych aktów tego trwającego blisko 5 lat dramatu. 21 kwietnia rozpoczęła się ewakuacja obozu. Stało się to w chwili, gdy wojska rosyjskie były dosłownie kilka kilometrów od kacetu. Już od dłuższego czasu wiadomo było, że obóz zostanie zlikwidowany, że Niemcy przegrywają wojnę. Od dobrych kilku miesięcy więźniowie widzieli krążące po niebie alianckie i sowieckie samoloty, słyszeli odgłosy nalotów na Berlin, który od dłuższego czasu był bombardowany. Mieli świadomość tego, co się dzieje, tym bardziej, że część więźniów wykorzystywano do niebezpiecznej pracy przy wykopywaniu z okolic miasta niewypałów. Wielu więźniów przy tym ginęło. Akcja ewakuacji podobozów KL Sachsenhausen zaczęła się już w styczniu 1945 roku. Obóz się więc koszmarnie przeludniał, bo trafiali do niego häftlingowie z innych jednostek. Ostateczny rozkaz zapadł jednak w ostatniej chwili. W Marsz Śmierci udało się łącznie około 30 tysięcy więźniów w obstawie SS puszczanych kolumnami po 500 osób. Tylko pierwsze kolumny otrzymały coś do jedzenia. Były to niewielkie racje, mały kawałek mięsa i kilogram chleba. Musiało to starczyć na wiele dni wyczerpującego maszerowania. Dziennie więźniowie pokonywali od 20 do 40 kilometrów. Ich życiem nikt się nie przejmował. Nie mogli zatrzymać się w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, nie mogli nawet zawiązać butów, o ile ktoś w ogóle szedł w butach, a nie w drewnianych chodakach lub boso. Każdy, kto choćby na moment przerwał marsz, był na miejscu rozstrzeliwany i pozostawiany w rowie. Po kilku dniach tego koszmaru SS-mani zwyczajnie opuścili więźniów. Udali się do lasów, przebrali się w mundury Wehrmachtu i usiłowali zbiec. Więźniowie zostali pozostawieni sami sobie. Jak zorientował się Kulisiewicz po czasie, przeszli ponad 110 kilometrów. Powstała konfuzja. Co robić dalej? Aleks z kilkoma znajomymi postanowili wracać tą samą drogą, którą przyszli. W ten sposób znaleźli się w Schwerinie, gdzie napotkali jednostki Armii Czerwonej oraz jednostki alianckie. Kulisiewicz był wolny. Pierwszy raz po blisko 66 miesiącach. Proszę państwa, już niedługo z wojną miłą już ta bójda się sprzykrzyła. Proszę państwa, już niedługo, a już pęknie wszystko pięknie, hej. Nie pomoże Goebbels z piórkiem, łzy polecą wszystkim ciurkiem, a rebiata wnet zanudzą, zanudzą, ojej. Dziś
wasza wielka jest wygrana. O więc tańczcie na kolanach. Dziś wasze wielkie szaj zwycięstwo, dziś Berlinie jubel bal. I przyszedł Adolf pokorny drżący, do góry rączki, do góry rączki. Nie znamy słowa kapitulacja, defaszyzacja, bracie jest. Był pan Duce, był pan Tiso, był pan Hacha, z Manulesku mamy stracha. Był pan Filow, był pan ten, no pan Pawelicz i Volksdeutsche dobrze mieli. Było tyle, tyle chleba, renegatom czas do nieba. I będziecie nam dyndali, anieli, oj wnet. Dziś wasza wielka jest wygrana, dziś za późno na kolana. Stugębna zdycha iwa Menschheit, i szlak trafił Sieg und Heil. Powojenne losy Aleksandra Kulisiewicza to tak naprawdę temat na osobną audycję. Były pogmatwane, skomplikowane. Nieustannie cień rzucał na nie koncentracjonslager Sachsenhausen. Obiecuję wam, że w szafie jeszcze do tego tematu wrócę, bo jednym z zagadnień jest powstawanie tych pieśni, a innym to, jak udawało się wypełnić misję, którą powierzyli jedni wprost, inni pośrednio zmarli Kulisiewicza, jak ich sam nazywał, czyli misję zachowania pamięci. W dokumencie zrealizowanym dla BBC przez Alana Dana, syn Aleksandra Kulisiewicza, Krzysztof, mówił, że obóz złamał ojcu życie. Jest w tym prawda. Tuż po wojnie próbował Aleks zapomnieć o tym, co przeżył i wskrzesić swoje dawne życie. Był studentem prawa, wrócił więc na UJ. Na Gołębiej poznał swoją pierwszą żonę, z którą mieli dwójkę dzieci. Prędko się jednak okazało, że rodzinne życie jest całkowicie nie dla niego. Małżeństwo zamieniło się w piekło wzajemnych oskarżeń i konfliktów. Aleks nie potrafił żyć normalnym, przewidywalnym, ustabilizowanym życiem. Straumatyzowany ciągle poszukiwał kontaktu z tymi, którzy, podobnie jak on, przeżyli kacet. Udawał się na spotkania towarzystw byłych więźniów, przesiadywał w stołówkach, które oferowały im zniżki na jedzenie, zaczepiał, rozmawiał, uważnie notował. Szczególnie interesowało go życie kulturalne, twórczość, wiersze, piosenki, sceny teatralne. Stawało się to obsesją. Ponieważ w domu było piekło, a studiować i być prawnikiem nie chciał, skorzystał z kontaktów, które nabył jeszcze w obozie. Aleks poznał tam Antoninę Zapotockiego, przedwojennego czeskiego komunistę, który po wojnie w Czechosłowacji, która znalazła się za żelazną kurtyną, zaczął robić karierę partyjną. Już w 1946 należał do Komitetu Centralnego i stał się człowiekiem wpływowym. O pomoc do niego zwrócił się Kulisiewicz i ten załatwił mu pracę korespondenta w Pradze. Aleks, który znakomicie mówił po niemiecku, czesku, miał doświadczenie dziennikarskie, dobrze się w tej roli odnalazł. Pracę rozpoczął w 1947, a rok później Zapotocki został premierem ČSR. Pisał Kulisiewicz dla Papu i innych krajowych dzienników, ale nade wszystko obracał się wśród praskiej elity politycznej i kulturalnej. Miał kochanki, żył dostatnio, a co dla niego najważniejsze, z dala od rodziny, z którą nie chciał mieć kontaktu. I nie mam tu na myśli tylko żony i dziecka, ale także ojca, któremu przez całe życie miał za złe, że nie pamiętał o grobie matki, jego własnej i babki, matki Franciszka. Tego mu nigdy nie wybaczył. Gdy w 1954 roku zmienił się układ sił we władzach komunistycznych Czechosłowacji, Aleks stracił protekcję i musiał powrócić do Krakowa. Był to upadek z wysoka. Nie dość, że wrócił do domowego piekła, to na dodatek nie miał pracy. Poza tym nie chciał wracać do Polski. Ponieważ nigdy nie wstąpił do partii komunistycznej, jako dziennikarz miał w zasadzie przekreśloną karierę. Imał się różnych robót, był m.in. fotografem, freelancerem, jeździł po podkrakowskich wioskach, robił zdjęcia, był domokrążcą.
W końcu udało mu się zadekować w dokumentacji prasowej robotniczej spółdzielni wydawniczej Prasa Książka Ruch. Pracował tam już do końca życia. Pieśni przyszły z czasem. Najpierw wykonywał je prywatnie, dla najbliższych, dla więźniów gromadzących się na spotkaniach różnych związków weteranów. Przełom nastąpił, gdy w latach 60. dwóch etnografów ze Śląskiego Instytutu Naukowego, Józef Ligenza i Adolf Dygacz, zainicjowali akcję zbierania obozowych pieśni oporu. Była to odpowiedź na wezwanie etnomuzykolożki Niemki Inge Lammel z Berlińskiej Akademii Sztuk. Kulisiewicz, który już od dłuższego czasu budował swoje prywatne archiwum, intensywnie się w to zaangażował. Pierwszy raz publicznie wystąpił za granicą, w Teatro Comunale w Bolonii. Zaprosił go tam Włoch, naukowiec Sergio Liberovici, organizujący trasę w ramach cyklu koncertów Muzyka Oporu. Było to prestiżowe wydarzenie, bowiem zaproszeni zostali tam do występu m.in. Igor Oistrach czy Artur Rubinstein. Liberovici podjął decyzję na podstawie przesłanej taśmy z nagraniem bodajże żydowskiej pieśni śmierci. Tego jednego nagrania Kulisiewicz dokonał, by spełnić prośbę Rosberiego. Zrobił to jeszcze w Pradze. Na teatralną scenę w Bolonii Kulisiewicz wkroczył w obozowym pasiaku. Śpiewał po polsku głównie, ale jak sam wspominał, czuł, jak silne zrobiło to wrażenie. Chyba po raz pierwszy na taką skalę doświadczył tego, co stało się później motorem napędowym jego licznych zagranicznych występów. Szoku, jaki wywoływały te pieśni oraz sposób ich interpretowania. Często na widowni rozlegał się szloch, płacz, niektórzy nie dawali rady, wychodzili. Strzelewiczowi mówił tak. Najbardziej wyczuloną publiczność znajduję od kilkunastu lat przede wszystkim w RFN. Wyczuwam, iż z niemiecką precyzją przetrawiają każde odtworzone przeze mnie słowo, a staram się, by interpretacja wokalistyczna była jak najprawdziwsza. Ponieważ w tekstach jest dużo fragmentów w języku niemieckim, które łączą logicznie poszczególne zdania, słuchacze w NRD i RFN mogą nadal dobrze wgłębić się w złożoną nieraz intencję każdego z utworów. Nie lubię śpiewać w terenie otwartym, ponieważ część obecnych znajduje się jakby poza polem mojego widzenia. Najlepiej odpowiada mi sala, na której znajduje się na przykład 200-300 osób. Światło musi być rzucone na mnie. Nie stosując jakiejkolwiek przesadnej gestykulacji, potrafię je ujarzmić w ciągu 5-10 minut obecnych. Jak dostrzegam pierwsze łzy, to wiem, że nad słuchaczami zapanował już straszliwy świat tych pieśni. Dużo mi pomaga prawidłowa dykcja niemiecka. W miarę lat powiększało się archiwum, powiększał się repertuar, a Kulisiewicz występował regularnie, cały czas za granicą. Przez całe swoje życie usiłował tematem tych pieśni zainteresować polskie władze i instytucje. Bezskutecznie. Jak pisze Patryk Zakrzewski na łamach culture.pl w jednym z nielicznych tekstów po polsku poświęconych Kulisiewiczowi, w zagranicznej prasie nazywano go bardem obozów czy śpiewającym sumieniem Europy. Kilka stacji telewizyjnych, m.in. szwedzka, czechosłowacka, radziecka i niemiecka, kręcą programy na jego temat. Szczególną popularnością cieszył się w Niemczech, zarówno wschodnich, jak i zachodnich. W NRD jego twórczość była wpisywana w oficjalną państwową narrację antyfaszystowskich pieśni oporu. W RFN najbardziej interesowała się nim zbuntowana młodzież, która występowała przeciwko hipokryzji niemieckiego społeczeństwa i skrywanej nazistowskiej przeszłości wielu wysoko postawionych ludzi z pokolenia swoich dziadków i rodziców. Kulisiewicz śpiewał dla nich na kontrkulturowych festiwalach i w lewicowych kawiarniach. Warte wspomnienia są szczególnie dwa występy. W 1967 wystąpił na Burgwaldek zaangażowanym festiwalu artystów związanych ze sceną nowej muzyki folk i hipisowskim zlocie. Rok później dostał zaproszenie na Internationale Essener Sonntage, wydarzenie uznane za kamień milowy dla niemieckiej sceny niezależnej i odpowiedź na amerykański festiwal Monterey Pop. Jego hasłem było festiwal z polityką, festiwal z zasadami, festiwal z muzyką pop. Grali na nim tacy wykonawcy jak Pat Seeger, Frank Zappa z Mothers of Invention, Pink Floyd, The Fox, Tim Buckley, Tangerine Dream, Amon Dahl. Pomiędzy nimi, ubrany w obozowy pasiak, Kulisiewicz wykonywał chorał z piekła dna dla wielkiej widowni. Mimo intensywnych występów Aleksie postępowała frustracja.
brak zainteresowania polskiej strony budził zgorzknienie, które jest odczuwalne niemal na każdej stronie zapisu tej ostatniej rozmowy, jaką odbył z Konradem Strzelewiczem. W 1971 roku rozwiódł się, żył nader skromnie w mieszkaniu przepełnionym dokumentami, które zbierał przez całe życie. Odzywały się też rozmaite choroby. Miał cukrzycę, cierpiał na zdiagnozowany syndrom poobozowy. Zgadzał się też z tą diagnozą. Miał kłopoty ze snem, wizje umierających ludzi. Powracały do niego krwawe i traumatyczne obrazy. Pisał listy do byłych więźniów. Jego korespondencja, precyzyjnie uporządkowana, dostępna jest w archiwum. Fascynującym dokumentem jego stanu psychicznego jest autobiograficzna, wielogodzinna opowieść, jak umierał mój głos, którą sam zarejestrował i której fragmentów słuchaliśmy w tym odcinku. Słuchaliśmy także bodaj najpopularniejszej, jednej z nielicznych płyt, jakie mamy dostępne, jakie też zarejestrował pod koniec swojego życia w Stanach Zjednoczonych dla wytwórni Folkway Records. Ostatni koncert zagrał bardzo symbolicznie w Norymberdze. Był już w fatalnym stanie. Musiała pojechać z nim pielęgniarka. Wydawało się, że nie da rady. Większość tego, co zarabiał na koncertach, o ile w ogóle otrzymywał jakieś honoraria, oddawał na cele charytatywne. Zmarł z powodu zapalenia płuc w 1982 roku. Miał 64 lata. Nie spełniło się jego pragnienie. Chciał umrzeć nagle, na zawał serca, w Bibliotece Jagiellońskiej, otoczony książkami. Pozostało po nim bezcenne archiwum, o które bardzo się martwił za życia. Co się z nim stanie? Miał nadzieję, że przejmie je Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale do tego nie doszło. Instytucja zgodziła się tylko na pewien czas je przechować. Po paru latach na szczęście zgłosili się po nie Amerykanie. W całości trafiło do The Holocaust Museum w Waszyngtonie. Na długi czas pamięć o Kulisiewiczu wyblakła. W 2019 roku BBC zrealizowała radiowy dokument, a w zeszłym roku, 2023, ukazała się książka biograficzna o tytule Sing Memory, Śpiewaj Pamięci, wydana przez Nortona w Stanach Zjednoczonych, autorstwa Makamy Eyrego. Jest to zresztą jego debiut. W Polsce panuje cisza. Poza artykułem Zakrzewskiego nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że ten podcast trochę ruszy ten temat, który jest bardzo, bardzo złożony. Opracowanie kompletnej naukowej biografii Kulisiewicza to powinien być pierwszy krok. Bardzo trudny do wykonania, bo choć pamięć miał znakomitą, wiele rzeczy się nie zgadza. Wystarczy skonfrontować ze sobą trzy źródła. Biografię Eyrego, zapis Strzelewicza i autobiografię Jak umierał mój głos, by zorientować się, że te same wydarzenia pojawiają się w różnym czasie i miejscach, w różnej scenografii. Parę razy zwracałem na to uwagę w czasie tej audycji. Ustalenie faktów będzie poważnym wyzwaniem, także dlatego, że w większości nie żyją już świadkowie, zarówno wojennych, jak i powojennych losów Aleksandra Kulisiewicza. Inną sprawą, może nawet ważniejszą, jest opracowanie naukowe pieśni zebranych i śpiewanych przez Kulisiewicza. I odpowiedzenie sobie na pytanie teraz w XXI wieku, czym ten repertuar jest, jak go traktować, czy wolno go wykonywać, co dzisiaj on dla nas znaczy. Do tych wątków będę jeszcze w szafie powracał. Aleksander Kulisiewicz to postać ogromnie mi bliska. Choć urodził się formalnie w Krakowie i tam zmarł, był w istocie synem ziemi cieszyńskiej. Tam się wychował, tam dorastał, uczył się języków, muzyki. Tam przeżył pierwszą miłość, podobnie jak i ja. Nie muszę chyba mówić, że Cieszyn Kulisiewiczem nie zajmuje się wcale. Rozumiem, że ważniejszy jest tramwaj, który kiedyś jeździł po mieście, niż człowiek, który ratował pamięć o muzyce w obozach śmierci i o ofiarach tych obozów. Może to w tej historii jest chyba najważniejsze. To ratowanie pamięci i znaczenie, jakie w piekielnych, nawet najstraszliwszych warunkach ma kultura. Nierzadko może być ostatnią deską ratunku. To była długa i bardzo trudna opowieść. Dziękuję tym z Was, którzy podjęli wysiłek wysłuchania jej do końca. Pozostawię Was z Kulisiewiczem,
Nie wybrałem na koniec niczego kojącego, wręcz przeciwnie, chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy, czyli satyrę obozową. Ale Alex, jak sam mówił, nigdy nie mówił rzeczy miłych. Mówił prawdę. A oto ona. Miała matka trzech synów, Volksdeutsche, gnili w domu, a trzeci z braku laku zdychał w koncentraku. A trzeci z braku laku zdychał w koncentraku. Przybyli do nich, przybyli anieli z Gestapo i wnet go pozdrowili, w lewy ząbek łapą. I wnet go pozdrowili, w lewy ząbek łapą. Jechali z nim, jechali z trupkami, byle dalej. A on ich w pulmaniku ślicznie, ślicznie chwalił. A on ich w pulmaniku ślicznie, ślicznie chwalił. Verflucht. Umyli go, umyli na zimno, na czerwono. I miał on gołą swoją, wielce tym zdziwioną. Miał on gołą swoją, wielce tym zdziwioną. I czuł się szczęśliw, syty, po mordzie w nerki bity. Jedyny häftling w świecie, w kulturnym kacecie. Jedyny häftling w świecie, w kulturnym kacecie. I wrócił do matuli cichutko i potulnie. Reichspostem jako popiół w posrebrzanej urnie. Reichspostem jako popiół w posrebrzanej urnie. Jeszcze nie koniec. I wisi Marysi nad łóżkiem u Maniuli i liczy, ile Mania frajerów mu tuli. I liczy, ile Mania frajerów